Dobrze, no w takim razie witam Was na finale Waszej kampanii 3,5. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że życzymy Wam powodzenia i żebyście mieli owocne kilka następnych godzin. No i kciuki będą za Was trzymane. Wojna. Większość głupców z Rady nie rozumie, że czasy się zmieniają. Geralt, jak i reszta pozostaną tylko pionkami na szachownicy, lecz dla mnie nasz pan przygotował rolę figury. Szachmat, drogi przyjacielu. Egrim von Horstmann, opadły patriarcha Kolegium Światła. Wojna to nieodłączna część naszego życia. Pokoleń. Nasze domeny atakowane są przez zielonoskórych, szczuroludzi i plugastwa chaosu. Ale rzeczy się zmieniają. Nasze dzieci od najmłodszych lat, obok narzędzi klanowego rzemiosła, chwytają za miecze i topory. Kobiety zastępują w kuźniach mężczyzn, kując broń, pancerze dla tych, którym przyjdzie zginąć w obronie naszych granic. Taka jest cena, którą musimy zapłacić za byt w tym świecie, za naszą niezależność, za to, abyśmy nie musieli przed nikim uginać głów. Płacimy tę cenę. Płacimy ją w milczeniu, wszyscy, z zaciśniętymi zębami robimy to, co do nas należy i będziemy to robić. Nigdy się nie cofniemy i nie poddamy. Wolimy umrzeć, patrząc śmierci w oczy, niż kulić się w cieniu hańby. Hofur Barbinson, mistrz run z Karak Norn. Zaledwie środek do osiągnięcia celu, jednak nie jedyny. W mojej opinii grubiański, przerysowany, ale może nie sam w sobie. To tym toczącym wojny brak jest wysublimowania. Neferata, królowa lamii i pierwsza wampirzyca. Słyszałem nieraz pieśni o bitwach i wyobrażałem sobie, słuchając ich, że klęska może być pełna chwały. Ale odkąd w takiej byłem, wiem, że to rzecz straszna, by nie rzec rozpaczliwa. Ardyn, łowca czarownic. Wojna bywa koniecznością, gdy otaczają cię wrogowie, nie pozostaje nic innego jak walczyć za swoją ojczyznę i naród. Wojna to obowiązek i pozostaje ci go jedynie zaakceptować lub odrzucić. Pamiętać, za co się walczy. Irina Kajasznikowna, lodowa wiedźma odpowiedzialna za ekspedycję w głąb krainy troli. Tam, gdzie zawodzą słowa, trzeba sięgnąć po magię i miecz. Kiedy już się poniesienie, nie można się wycofać, nie można okazać słabości, bo ten, kto ją okaże, zostanie zmiażdżony. Wojna, która nie zakończy się zwycięstwem totalnym, będzie jak rana, która jątrzy się i otwiera wciąż na nowo. W konflikcie z wrogami ludzi, a przede wszystkim wrogami, obywateli uświęconego Imperium Sigmara, nie ma miejsca na litość, nie ma miejsca na łaskę czy kompromis. Muszą zostać zniszczeni. To jedyna droga do ostatecznego ładu i porządku. Tilman Rost, magister Kolegium Metalu, uczeń Baltazara Gelta. Czego nie rozumiesz? Albo widzisz w niej śmierć, albo okazję. Wybór jest przecież prosty. August von Forzen, arystokrata z Reiklandu. Widziałem wojnę na własne oczy. Wojna odebrała mi miłość, przyjaciół, prawie ojczyznę. Nienawidzę wojny, ale niestety każdego dnia ktoś musi iść na front. Każdego dnia ktoś musi poświęcić swoje życie po to, by wojna mogła się toczyć, bo tylko wojna może nas uratować. Cain von Forzen, arystokrata i dowódca. Gniew to broń, którą trzymamy za ostrze. Teklis, obrońca Ultuanu i najwyższy arcymistrz Białej Wieży Hoeta. Drodzy uczniowie, wiecie, co jest najważniejsze w życiu inżyniera? Dobre obliczenia i miejsca do testowania prototypów. Tego czasem opłaca się dać tym szczły czynom. Oni przecież zawsze w ten czy inny sposób to przetestują. Glurin Tryngrimson, naczelny inżynier z Karak Norn. Wojna to bezsensowny rozlew krwi. Wojna zawsze jest zbrodnią. Nienawiść, która zaślepia tak grupę ludzi, że nie są w stanie już sobie wybaczyć i zrozumieć. Wojna to jedynie ból, łzy, zapomnienie, że za maską wroga tkwi inna osoba, tak samo żyjąca, tak samo kochająca. Wojna to cierpienie. Dlaczego ludzie nie potrafią żyć w pokoju ze sobą, gdy tylu chorych i cierpiących jest już na świecie. Szalaja, bogini miłosierdzia. Bez dobrych bohaterów możemy mieć pojedynek w każdej scenie, bitwę w każdym akcie, a widz i tak zaśnie. Nawet jeśli nie
To tylko przez hałas. A Lurian. Ona wyciąga z nas rzeczy, o których nie mieliśmy pojęcia. Emocje, jakich nie doświadczyliśmy. Czy to właśnie nie jest piękne? Helbred Derman, zwadźca i rejklanski czempion. Nigdy nie rozumiałam koncepcji wojny. Zawsze była daleko, w opowieściach, książkach. Heroiczna i bohaterska. Dobrzy przeciwko złym. Walka w słusznej sprawie. Wygrana dzięki bohaterskim czynom. Zawsze jednak tak daleko od nas. Natalia Langdorf, szlachcianka rejklanska i wampirzyca z rodulami. Ta wojna jest konieczna. Jest święta. A wszyscy zapłacą. Tyrion, obrońca Ultuanu i czempion Wiecznej Królowej. Świat waha się między wojną a pokojem. Przyszłość zależy być może od jakiegoś drobiazgu. Zbrodnią byłoby nie wypróbować wszystkiego, co mogłoby zapewnić pokój. Togzen Barandin, magister Kolegium Jadeitu. Wojna jest dokładnie tym, czym ją stworzę. Wieści o niej, zamiast wybrzmieć na ustach żywych, poniesione zostaną powietrze głosem torturującym tych udręczonych. Albo tych wybawionych. Nagash, najwyższy z nekromantów i absolutny pan śmierci. Kruppe nie jest zwolennikiem konfliktu. Konflikt wydaje się bezsensowny, bo balans korzyści nawet nie wyrównuje się z balansem strat. Jeśli ktoś by Kruppego spytał o zdanie, Kruppe powiedziałby, że zwycięzcy i przegrani wojen nie różnią się niczym. Wszyscy oni bowiem przegrali w jakimś stopniu życie ze śmiercią. Kruppe mago. Medyk, były arcykapłan kultu Szalai. Ostateczna wojna jest rytuałem, do którego potrzeba wiele składników. Składników, które gromadzę. Każdy z konfliktów ma swojego prowokatora, generała, żołnierza, cywila, ofiarę i męczennika. Malekit, wiedźmi król Nagarod. Wojna nie jest dewizą żywych, bo toczą ją również martwi. Nie jest dewizą przywódców czy mistrzów wojny, bo uczestniczą w niej zwykłe szare masy. Nie jest iluzją, jak pokój. Jest rzeczywistością, którą można zniszczyć tylko wraz z jej źródłem. Aerith, obrończyni Ultuanu i powierniczka miecza oraz ołtarza Kaina. Kłóci ojców z synami, matki z córkami, brata z bratem, siostra z siostrą. Nie ma czasu na wybaczenie, bo ostatni jej rozdział opowiada o śmierci większości. Felix Mann, najsłynniejszy złodziej Starego Świata. Bój zakończy się w braku wojowników. Wierny sługa swojego pana. Ostatecznie, pomyślałem wtedy gorzko, mordowaliśmy inne rody. Czemu więc w razie możliwości mają nas oszczędzać? No one miały za co umierać. One walczyły za dominację, za prawa. A ty, człowieku? Za co ty umierasz? Za prawo do śmierci? Wtedy zapłakałem pierwszy, ostatni raz w życiu. Manfred von Karstein, wampirze Elektor Sylwanii. Nie można mówić o zwycięstwie, póki chociaż jeden z wrogów dycha. Valagar, zwiastun zmierzchu i świtu. Wojna to zajrzenie do cna śmiertelnego jestestwa i zobaczenie, że nie ma tam już żadnego światła. Elza von Tiller, faworyta Imperatora. Głupcy, pokój to czas, w którym dojrzewa kolejna wojna. Jest taka jak ja, wieczna. Ushoran. Pierworodny, pierwszy z rodu, Strigoi. Sztuką jest rozegrać wojnę, której nikt wojną nie nazwał. No ja sam wciąż do tego dążę. Vlad von Karstein, pierworodny z rodu Karsteinów. Co sądzę o wojnie? Co mam sądzić o czymś, w czym nie ma zakrzty honoru? Nefren von Kerr, czempion Ostermarku. Wojna jest słabością umysłu, który poddaje się niepotrzebnym potrzebkom. Na szczęście o tym wiem. Na szczęście, chyba będę w stanie temu zapobiec. Geret Ionescu, łowca czarownic. Wojna jest tam, gdzie nasze oczy patrzyły niedostatecznie długo. Obserwacja to pierwszy krok do zaprzestania konfliktów. Tekaterina Zarakowa, wiedźma lodowa i główna ambasadorka Kislewa. Wojna jest złączeniem wszystkich najpiękniejszych rzeczy, gdy jest właściwa. Strategii, taktyki i szlachetnych umiejętności władania bronią. Gdy jednak wkrada się w nią, chaos jest jedynie cieniem samej siebie, klęską walczących. Myrmidia, bogini wojny i strategii. Wojnę toczą słabi ze słabymi. Ci silni przyglądają się z boku, czekając na odpowiedni moment. Na to, aż świece się wypalą. Tak od tysięcy lat.
Lakelui, arcykapłan Kejna. We cztery strony świata przyjaciół wiatr rozmiata, gdy wojna spopieli ich dom, lecz w każdej świata stronie przyjazne spotkasz dłonie. Erik Ayman, arcymag Kolegium Niebios. Wojną osiągniemy pokój, do którego tak bardzo ciągnie moja dusza. Archaon, pan krańca czasów i wszechwybraniec chaosu. To groby, których nikt nie zdążył zasypać, to puste krzesła w domach. Jeśli jeszcze ma się dom, to choroby, których nie da się wyleczyć, to brak chleba. I tylko zastanawiam się, co wam, szlachetni i umiłowani bogowie, uczyniliśmy za taką niedolę i cierpienie. Ofiary postronne. Kto chciałby przypomnieć, co się działo na sesji ostatniej i zdobyć punkt szczęścia? Lam wskazuje na Nevi. U mnie wskazuje na Rolchat. Siamszon. No to mogę ja zacząć jak to naczelny złodziej, który musi ukrywać się w cieniach, żeby nie być ukryty. To rozpoczęliśmy od wyruszenia z cmentarza poprzez różne alejki. To już dostrzegliśmy, że nasi kochani Kislewici siedzą przed świątynią, przed biblioteką Wereny, coś tam robiąc. Zignorowaliśmy ich prawie wszyscy, oprócz Klawy, który pozostał na swojej misji przypatrywania się im, gdyż po pół godzinie ruszył, poszukując pewnego klauna, aby dodać mu prezent, który ostatecznie skończył się otrzymaniem dodatkowej wskazówki. Nasza drużyna po opuszczeniu Klawy znowu się podzieliła, gdyż Otto ruszył do świątyni, aby zobaczyć, czy przypadkiem osoba, której szukałem, a to był Togzajen, nie miał jakiejś posiadłości i czy jakieś informacje zostały spisane w księgach Morytów. Więc tak oto odnalazł trzy lokacje. Następnie nasza drużyna ruszyła, żeby pozostała wtajemniczona drużyna mogła w końcu pozbyć się balastu i porozmawiać w prawdziwe oczy z naszą wampirzycą. I dowiedzieć się, co ona się dowiedziała. Zobaczyć, co się teraz planuje. Lecz mało rzeczy to przyniosło istotnych do naszej sesji. Następnie Klawa wrócił w końcu zdobywając to na Boże do Azenu, w którym zdobył ofertę zdobycia informacji. Nadzieja ostatecznie skończyła się na tym, że musiał wymienić dość dobry przedmiot, dość drogocenny przedmiot za te same trzy informacje odrobinę rozbudowane niż Otto na temat po prostu lokalizacji miejsc naszego Todzajena. Następnie, gdy ruszyliśmy już zdecydowani do pierwszego, do najbliższego do nas punktu, odkryliśmy, że osoba, która kupiła ten dom, to jest po prostu Mervin Todzajen od tyłu. Przez co byliśmy świadomi tego, że tam będzie na nas czekał. Lecz w środku, oprócz pięknego, wystrojonego stołu, czeka nas tylko lekki niesmak, gdyż okazało się, że nie mamy jednej części wskazówki, a na temat nie mamy testamentu. Więc drużyna ruszyła jak najszybciej dostać się do biblioteki Wereny, niestety wiedząc, że będzie już splądrowana, i tak było. Następnie ruszyli, poszukując po prostu grupy Kislewitów, żeby przeciąć ich w miejscu i spróbować po prostu odbić testament. Na nasze nieszczęście, bądź okazało potem okaże się szczęście, Klawa został w pomieszczeniu wraz z Odzajenem. I gdy smacie rozprawiali, co tam może być w tych papierach, do drzwi zapukała Lodowa Wiedźma wraz z jej Strażą Przyboczną. Po krótkiej rozmowie, po weryfikacji dokumentów, czy one są prawidłowe,
Kobieta starała się przekonać Klawę, że może za odrobinę kosztowności, tylko 2000 złotych koron, jakaś wysoka ranga i zapomnienie wszystkich wad w Kislewie, pomóc im wyjść z tego miasta, lecz no Klawa, unosząc się honorem, wykorzystał ten fortel, aby wyskoczyć przez okno i następnie zwinąć naprawdę wszystkie możliwe testamenty, wszystkie papiery. Zanim tylko widział, że udały się strzały, które dosięgły Klawy, a następnie udało mu się uciec. Na szczęście nasz elf zauważył uciekającego w te pędy Klawę. I tak i udało mu się odrobinę spowolnić za nim pościg. Niestety jeden z wytrwałych ludzi, ten kapitan, można tak to nazwać, oddziałów, ruszył jednak za Klawą i Klawie nie udało się go zgubić. Więc dowiedział się, że Klawa skrył się w Bond Tower, gdzie już czekali na niego Katia, Alex i Otto. Następnie gracze odkryliśmy, że trusami można odkryć zagadkę języka i tak zrobiliśmy, osadził naszą wskazówkę i potem usłyszeliśmy głos i kilka strzałów ostrzegawczych od naszej ludowej wiedźmy prosto w drzwi Bond Tower. Dobrze, dobisz sobie punkcik szczęścia. Rozumiem, że jesteście wszyscy w celi Otta, tak? Jeszcze tak. Dobrze. Słyszeliście takie bardzo mocne jep. Jak było wspomniane wcześniej. Otto, ty wiesz, co widziałeś, jak biegłeś. Na dół i z powrotem. Zaraz forsuję drzwi główne. Czarodziejka rzuca jakimiś zaklęciami. Aldari, trzymaj i pilnuj testament. No i tak nie miałem zamiaru go wypuszczać z rąk. Żeby po prostu nikt inny, wiesz, nie miał go tylko ty, bo ty wylecisz w razie czego. O, to są tu jakieś kanały, jakieś przejście. Ja muszę wyjście sobie boczne. Tak, tak. I teraz w sumie jest pytanie do mistrza gry, bo na pewno są wyjścia tylne z Bond Tower, ale zastanawialiśmy się przed sesją, czy jest przejście bezpośrednio do kanałów z Bond Tower, z jakichś tam niższych piwnic albo coś takiego. Wydaje się to takie... Nie wiem. Nie, czy jest tak, czy nie? Powiem ci tak. Na pewno wiesz o jednym zejściu do podziemi, ale nie wiesz, dokąd to prowadzi. Nigdy po prostu się tam nie zapuszczałeś. Jeżeli zaś chodzi o kanały, cóż, jak zrobicie jakąś prowizorkę, czyli rozjebanie latryny i tak dalej na jednym z najniższych poziomów, to kto wie? Jest to możliwe. Ale czy wiemy o jakichś takich tylnych wyjściach, na przykład tylne wyjście dostawcze albo coś takiego? Wiesz co? Tylne wyjście dostawcze? Albo jakiś tunel do ogrodów Mora. Jeżeli chodzi o tunel do ogrodów Mora, bardziej kojarzy ci się to z tymi podziemiami, ale tak jak mówię, no nie wiesz, dokąd one prowadzą. Zwykle nie miałeś takiej potrzeby, żeby chodzić, bo takie przejścia zwykle są bardziej emergency, a wiadomo, obecność kapłanów i tak dalej dobrze wpływa na ludzi, więc chodziliście raczej normalnie. A to wyjście techniczne, co tam, gdzie mogliby dostarczać jedzenia z tyłu do świątyni, żeby byli przy głównej drzwi? Wiesz co, jest, ale jest tak jakby bardziej od boku, na tym samym placu, tylko bardziej po prostu od boku dostarczany. Jest na pewno jedno wyjście od boku, no, ale tam gdzie mogą przyuważyć. Jest jedno przejście w tunelach. Gdzieś musi prowadzić, nie wiem gdzie, ale gdzieś na pewno. A jeżeli nie będziemy mieli wyjścia, możemy zawsze zniszczyć latrynę. W lazarecie na najniższym poziomie.
To ta predykcja by się nie wykonała. Żadne z nas nie ma umiejętności wyburzeniowych, żeby to zrobić bezpiecznie dla nas, dla wieży. Zanim się zdecydujemy, którędy uciekamy, to może najpierw zdecydujemy, po co uciekamy. Co będzie naszym celem. Ma ktoś jakieś pomysły do tej zagadki? Krążąca woda. Młyny? Młyny. W młynach woda nie krąży, przez młyn woda przepływa. W jednym kierunku. Więc... Fontanna woda krąży. A pierwszą mamy tutaj... Ale zagadka przed... nie jest to krążeniu wody, tylko że nie płynie w tą stronę, co wszędzie. Fontannie nie płynie woda tam, gdzie wszędzie. Płynie tak, góra, prawda. Dół, góra, dół. Robi okrąg. Jedna jest świątynią, ale... Umiem obserwować fontanny, szczególnie jak się błaz na nie fontan, jest mnóstwo fontan w BHP. Będziemy każdy po kolei sprawdzać? W testamencie coś było zapisane. Ktoś tam zwrócił uwagę. Ale dobra, to ja przejdę zobaczyć, jak się ustawiają, żebyśmy... Może popewnie cały czas jest obstawiony. Jakiś czas. Więc Klawa wychodzi i chce po prostu przejść przez jakieś okno, ale tak, żeby... Nie wiem, czy są jakieś okna po prostu na dziedziniec, ale chce po prostu policzyć, ile jest przeciwników i jak są rozstawieni. Czy wiesz co, Otto ma cele na górze. Pan też Eldari leciał tam. Więc okno jest oczywiście. Ale ja mam okno od tej drugiej strony, bo tam... Nie od strony. Tak, bo tam elf latywał, tak. Ale chodzi, czy nie ma po prostu jakiegoś holu z, po prostu z tymi oknami, na przykład gdzieś tam przejść... Zresztą, na pewno, no jeżeli wyjdziesz z celi i będziesz chciał lecieć na dół, to jasne, że wyjdziesz tam przed świątynię, zajdziesz to główne wyjście, ewentualnie to boczne, o którym mówił wam Otto. No i ewentualnie jest jeszcze droga na górę, tak? Tam, gdzie wcześniej z Manem gadałeś. Chyba to będzie chyba najlepszy chyba pomysł, żeby pójść po prostu na Bone Tower i zobaczyć po prostu z Bone Tower. Bo tak kule daleko nie latają na szczęście. Więc idzie, trzeba na górę. Najbliższą fontannę mamy tutaj, przy Bone Tower. Bujał się na niej ten błazen cały. Cały czas przy niej występował. Mamy tutaj też grupę kislewitów. Nieźle wkurwionych. Trzeba było ich stąd zabrać. Jakieś pomysły? Ten błazen w ogóle mówił, że on nie chce psuć czyjejś zabawy, więc... Prawdopodobnie nie wskazywał. Bo jak ale mi chodzi o to, że to była zapamiętana fontanna. Czy no to wychodząc, ty słysząc to już dorzucił to. I w tym momencie wychodzi. No dobrze, ale jeżeli chcemy nawet... Ale dlaczego fontanna akurat przed świątynią? Nie rozumiem. To ty tu mieszkasz, ty przychodzisz do niej codziennie idąc tutaj do Bone Tower. Jej historia, co przedstawia? Ta. Otto, myśl! To jest szalinie. To jest fontanna z szalinie. I? Coś jeszcze ma specjalnego? Nie wiem... Przyglądałeś się i słuchałeś jej historię. Jesteś stąd! To jest fontanna szalei. Ma skrzynię na datki. Ale ona jest zamurowana. Poza tym, gdyby tak było, to przecież... Ale by już chyba wyczuł ten pierścień, prawda? Jeżeli dobrze rozumiem magię. Każdy ma chyba, że w odpowiednio grubo ołowianym pojemniku pierścień został. Tylko ołów jest bardzo ciężki. To by naprawdę musiałby być gruba warstwa ołowiu i zamrowałby bardzo dużo miejsca. No, skrzynia jest pokaźna. A poza tym, skoro to on fundował te wszystkie fontany, no to przecież mógł ingerować w ich, które. Mógł, szczególnie jako rzeźbiarz. Szczególnie jako rzeźbiarz. On nie był rzeźbiarz. No, od kropielnicy i tak dalej, cały ten typ. Rzeźbiarz to rzeźbiarz. On fundatorem był tych fontan i był wtedy z rodziny kupieckiej, nie był rzeźbiarzem. A no później jako rzemieślnik, który robił kropidło, nie mógł być też nim? Wydaje mi się, że to nie jest on. A może i on, ale... To bo w kropidle chował też według. Rzeźbiarze nie robią kropidł. Rzeźbiarze rzeźbią w drewnie, w kamieniu. Mogą też rzeźbić w drewnie. To dlaczego mówiliście, kropidła że tam przy kropidle była tabliczka z jego nazwiskiem, stąd trafiliśmy do pomnika Myrmidii, ale już pomijmy tę kwestię. Był brat jego. Znaczy jakaś rodzina rzemieślnicza. Dobrze.
To jest teraz mało istotne. Tak, kisety się dobijają. Tak. Się z was wszystkich jedynie ja znam kisewskie, jeżeli będą coś mówić do siebie. To co, próbujemy ich jakoś odciągnąć ze świątyni i sprawdzić tą... Ale jakie mamy jeszcze? Dają fałszywe tropy, próbując się... Oni są testamentem. Porozumieć. Są testament. Wyrobili testament. Spojrzą na testament i może na coś wpadną. A gdyby nie dać im testamentu? Się z nimi nie dogadamy, to zabiją nas i wezmą testament. Czekaj, ale mam jeden pomysł, ale może wam się nie spodobać. Słuchamy, będę szybko. Oni chcą pierścienia tak jak my, nie dogadamy się z nimi, więc, ale mogliśmy ich okłamać. Bo mogliśmy skłamać, że nam zależy, żeby pierścień nie wpadł w łapy wampirów, a ani rycerzy. Bo my im nie ufamy, a wampirów oczywista sprawa. Ale może ich okłamiemy na to, że wywiezienie go do Kislewa to jest dobra opcja. Przynajmniej to mniejsze zło, które podejmiemy, niż to, że mogłoby wpaść w łapy wampirów. Mają nas w haku. Moglibyśmy, to znaczy wy mogliście, bo moglibyście pójść do nich, na ich oczach spalić testament i tym samym pokazać, że jesteście jedyną teraz drogą dla nich do pierścienia. Nic by nie mogli wam zrobić. Moglibyście ich wyciągnąć gdzieś, powiedzieć, że w testamencie ustaliliście, że chodzi chociażby o te młyny, pójść tam. W tym czasie ja i Klawa moglibyśmy sprawdzić ten posąg. Dobrze. A jak się wystawiamy? Pójdziemy do młynów, w młynach nie ma i co? Co my wtedy będziemy zrobić? Źle zrozumieliśmy nie zagadkę. Błądzimy jak dzieci we mgle, jak do tej pory. Wymyśl, Aderi. Ty jesteś mądry, wymyśl jakąś fałszywą zagadkę, które młyny by po prostu pasowały. Młyny pasują przez sigmaryckich braci. Znajdą pierścienia, będą z nami chodzić. Nie wypuszczą nas. To pójdziemy do następnej fontanny, ktoś dlatego mówiłem, że ten plan może się wam nie spodziewać, po prostu nie mamy czego. Zakłada ryzyko, Aldari, ale... Jeżeli zaraz tego nie zrobimy, oni zaraz tu wpadną i zaczną mordować. Poczekajmy. Będą mordować niewinnych? Nie będą. Uczekajmy więcej krwi. Już wystarczy, że Behafen zaraz może paść, bo nie ma nikt. Gdzie ty chcesz uciec, Aldari? Nie mamy gdzie uciec. A dalej, kupić ich. No, gdybyśmy dobiegli do kanałów, mogłoby się to udać, ale... Aleksander musi wrócić na pewno po swoją kochaną. Sprawdzić, co z nią. Jest tam. Jeżeli tam musi jest... się stopować. No dobrze, jeżeli ukochana Aleksandra jest tam, gdzie ostatni raz widzieliśmy, czyli w naszej kryjówce, to równie dobrze ja czy Klawa możemy po nią pójść. I wrócić za nami iść. Ona mogłaby nam pomóc później. Odciągnąć uwagę. Nie wiem. Nie jestem w jej głowie. W momencie, gdy toczy się dyskusja, Klawo, przejdziemy na chwilę do ciebie. Rozumiem, wchodzisz na sam szczyt, tak? Tak. Dobrze, widzisz dosyć osobliwy widok. Widzisz Feliksa Mana, ubranego typowo po morycku, musiał po prostu chyba przegadać któregoś z akolitów, żeby dał mu takie szaty. Widzisz, że się opiera o murek, to taką, wiesz, a la balustradę tam. No i tak, wiesz, aż tak się oparł, bo ta balustrada jest dosyć szeroka, czy ten murek, że aż tak no, majta nogami do tyłu, tak wiesz, opiera ciężar ciała na łokciach tam na tym i wyjątkowo z szerokim uśmiechem obserwuje to wszystko. Chyba Klawa go ignoruje, tylko tak przywita się po prostu z nicknięciem głową i po prostu wraca do tego, co robi, czyli obserwowanie tych wszystkich przeciwników. Dobrze, chciałbyś sobie podejść i zobaczyć, tak? Chciałbym ogólnie zobaczyć, jak są rozstawieni na placu, czy przypadkiem mamy jakiekolwiek szanse wyjść stąd. Wiesz co, powiem ci tak, przy wyjściu stoi ich czwórka, ale widzisz, że... Znaczy, ty nie możesz tego stwierdzić, bo Klawa raczej tego nie widział, zajęty spierdalaniem, ale chyba to, co zrobił Aldari, czegoś ich nauczyło, bo nie stoją w kupie. Rozstawili się bardziej, żeby jak najmniejszą ilość w razie czego ich objąć. I w tym momencie słyszysz ponownie, tylko tym razem o wiele intensywniej, bo stoisz na zewnątrz, słyszysz głos kobiety. Wnoszę
o rozmowę z waszym przedstawicielem, któremu bezpieczeństwo zapewniam własnym słowem. Czas, który kosztuje nas wasze przedstawienie, to teraz kluczowa kwestia. Sądzę, że nadszedł czas na negocjacje. Czekam na odpowiedź. Widzisz, że Man się odwrócił w swoją stronę. Groźnie się zrobiło, nie? Ty mi nie mów, bo tak mi pod tyłku leci, że nigdy chyba nie miałem takiego stresu. Nawet jak byłem w tym i wskazuję na tego, na pałac rektora, nawet tam było o wiele łatwiej niż teraz. Ogarnij nie. To. Może po tobie historia, ale komuś muszę powiedzieć, że to poszło dalej. Jawnie, na jej oczach zawinąłem jej testament i testament od Zejena i wleciałem przez okno. No kurwa, tego nikt by nie zrobił z mojego fachu. To jest po prostu największy pojebana rzecz, którą zrobiłem. I widzisz, czym przypłaciłem, tak pokazuję te rany. Kurwa, jeszcze mi połowę naśrutowali. Jakby był zwierzyną jakąś. Ach, pierdolę. To widzę, że kluczowy gracz z ciebie w tym przedstawieniu jednak. Przyznam szczerze, winszuję. Odwagi to musiało kosztować dosyć sporo. A wbrew pozorom odwaga w naszym zawodzie jednak nie jest potrzebna. No właśnie. Przekaż swojemu przyjacielowi, że widok jest idealny. Nie żałuję wskazówki, jaką wam podarowałem. A jak tam idzie szukanie? O, cytrynę. Ogólnie... A, to tam mogły być oliwki. Jesteś ogólnie mędny. I po prostu Klara tak pokazuje przez śmiech, co to taki bardziej jakby to było żartobliwie. Po prostu, ile lat ty to kombinowałeś? Po prostu, mam dosyć dużo, tych gadek. Ale zobacz, są jeszcze rzeczy, których ja nie przewidziałem. Zobacz, co ten klon odpierdala od 10 minut. Powiem ci tak, że ten klaun też kryje twoją zagadkę. I patrzysz się klawo w jego stronę, tak jak on ci pokazuje, czy nie? No patrzę w jego stronę. Dobrze, słuchaj, widzisz osobliwy widok. Widzisz, że klaun tym razem nie siedzi na fontannie, nie macha nogami, nie robi pantomimy jakiejś, nie biega po latarniach, tylko z bardzo długą i zgrabną bronią w ręku właśnie się z kimś napierdala, mówiąc kolokwialnie. I widzisz, że temu pojedynkowi, to jest w ogóle na drugim końcu placu tam, ty masz dobry wzrok, więc ty widzisz w ogóle, to jest naprawdę, ten plac jest ogromny. Faktycznie na mapie to trochę jest zobrazowane, że to nie jest tak blisko. Widzisz w oddali kolejkę naprawdę potężnie wyglądających przeciwników, którzy tak jakby w kolejce czekali, aż kolega skończy i będą mogli przystąpić do swojej tury. No nie masz pojęcia, o co chodzi, ale wygląda to dość rakowo. To co, Klara w pierwszej chwili chciał tak czemu pomóc, a teraz jak widzę, że ten z kolejka stwierdził, może jednak nie. I takie... No dawno nie obserwowałeś takiego pokazu szermierczego, tak ci mogę powiedzieć. Ja pierdzielę. Pewnie zatarnikiem się nawala. Nie no, ci to na jakieś rycerze wyglądają bardziej. Rycerze? No, nie wiem, co ten kasztań ze sobą przywiózł. Jakieś czerwone smoki czy coś. Nic mi to tak to nie mówi. Ale... jeszcze raz bardziej przyglądam się tym zbrojom. Widzisz symbole czerwonych smoków. Aha. O, to chyba Aldari będzie jeszcze bardziej wkurzony, jak się mu to powiem. Ale dobra. To dziękuję za kolejną podpowiedź. No i może jestem głównym aktorem, ale chyba jestem tym aktorem komediowym. Twojej drogi Medi. I w tym momencie schodzi klawa w dół. Okej, czyli już chcesz zejść w dół, nie rozglądasz się nic, tak? No widzę wszystko, tak, no jeśli wiem, że oni są, powiedziałeś, że oni są rozstawieni, czy oni są rozstawieni tak jakby w półkolu, czy oni są rozstawieni po jednej części placu, bo o to mi głównie chodziło, tak, czy jest szansa wyjść po prostu jakimś wyjściem tylnym i niezauważonym cały czas, czy oni się już rozstawili po całym placu, tak, żeby przynajmniej, trzymają czujki, o to mi chodzi też. Wiesz co, powiem ci tak, jeśli chodzi o czujki,
To tak, porozstawiali się i ogólnie wygląda to mniej więcej tak, że najwięcej kislewitów jest tam z przodu. Jeżeli chodzi o bardziej w tył, tam prawdopodobnie być może gdzieś Otto mówił o tym drugim wyjściu, to tam bardziej właśnie w stronę pojedynku klauna, tak to wygląda. No i wiadomo. Jeśli chodzi też jeszcze, jak się przyglądasz o tych rycerzy, no to wiadomo, no wielkie oręże, dosyć potężne tarcze, część z tych rumaków piekielnie wyglądających poschodziła. Chodzę do moich ludzi. I no ogólnie i w tym momencie chyba, no mimo zmęczenia to szybciej tam wchodzi. Widzicie, że z impetem wchodzi do pokoju. Przeżywając waszą obecną dyskusję i ogólnie rozstawieni są dość w grupie, ale nauczeni twoim, nie wiem czym, ale podmuchem się rozstawili. Tylko jest większy chyba problem, dziwota, bo bo ten clown nawala się, no rąbie po prostu mieczem z innymi ludźmi. Nie wiem, czy to są ludzie, ale ogólnie są. Mają pancerze czerwonego smoka jakiegoś takiego. Katia patrzy z takimi pierścami w oczach. No po drugiej stronie placu. Co? Pod pompałem? Tak, no. Nie ogólnie. Musimy zabijać się. Gdybyśmy chcieli wyjść stąd, to tym wyjściem, które pokazywałeś o to pierwsze, to. Problem mamy z kislewitami załatwiony, bo już wiemy, ktoś ich załatwi. Tu są czerwone smoki w mieście? Ale od której strony, Klawa? Za kislewitami zabłąkały w którym dlaczego kierunku? One są tutaj? Jakbyśmy mieli wyjść tym jednym z wyjść, który pokazał Otto, ale to jest jakby... Czyli musimy iść przodem, czyli idziemy się dogadać i spierdalamy stąd, bo oni też będą chcieli stąd spierdalać. Dogadać? Dobrze, idziemy, spierdalamy główne wyjście, jeżeli... Uciekamy stąd. Uciekamy stąd. Musimy wyjść głównym wejściem, bo z tego co Klawa powiedział, nie możemy wyjść tyłem. Nie ma czasu. Smoki. Krwawe smoki. Czerwone smoki czy krwawe smoki. Jakie to są różne smoki? To są chyba najpotężniejsze wampiry. Rycerze wampiry. W ogóle. Pomyśl czasem. Katia, cholera jasna. Jeżeli Otto mi o tym powiedział, to ja wiem, czym są czerwone smoki. Jeżeli mi Otto o tym nie opowiadał, to Katia nie ma pojęcia, czym są chujowe czerwone smoki. Katia, nie miałem czasu ci o tym opowiedzieć. Musimy stąd uciec. Musimy stąd uciec. I to definitywnie. No, prowadź Otto. Chodźcie. I chwytam lampę. Tylko, że... No chwytam lampę i wychodzę. Czy Krawa nie mówi, że one są za tylnym wyjściem? Jeden z tych tylnych wyjść będzie, no to są tylne wyjście. Bo czyli mogę dokładnie wiedzieć, które dokładnie to było wyjście? To było boczno tylne, tak, to jak Otto wskazywał, że jest dostawcze, to tam byście wyszli na pojedynek. Kislewici są z przodu. Czyli kislewici. Mówię, to dostawcze wyjście. Możemy spróbować tego tunelu. Katakumba, ja nie wiem, gdzie on prowadzi. Idźmy tam. Ale gdzie prowadzi? Gdzieś na pewno. Chodźcie. Robię dobrze, żebyś się pytał. Po prostu zbiegam. Zbiegam, kurde, tym... Ja zawsze sobie wyobrażam, co jest taki spiralny schody w Buntower. Zbiegamy tamto do tych katakumb, ale jak jestem na poziomie parteru, gdzie są ci wszyscy ci akolici, którzy zostali w świątyni, to ja tylko do nich krzyczę. No bo nie, nic im nie mówię. Idę dalej. No nie, tak oblegają. Panie Otto, co mamy robić? Nie, dobra. Nie ma, wszyscy są na murach. Wszyscy są na murach. Macie. Czekajcie tu. Zaraz wrócę. I wprowadzę całą resztę do katakumb. Pierdolę. Schodzimy do katakumb, tam gdzie jest to przejście. Jest ich w ogóle 5 tych wampirów, jakby co. Nie, 5. 4 to i tak dużo. I mają rumaki. Musimy stąd uciec. A jeżeli pieśń znajduje się w tej fontannie, to oni nie rozjebią ich zaraz, żeby ją uzyskać? Nie wiem, ile ten clown ich jest w stanie podtrzymać. Nie wiem, czym jest ten clown, ale jeżeli w ogóle z nimi walczy... Nie wiem, Katia, nie mamy pojęcia. Musimy stąd uciec.
którą stronę ten tunel w ogóle prowadzi? On nie wie! On się zaraz rozgołędzi. W którą stronę, nie w, gdzie, tylko w którą stronę. On się zaraz rozgołędzi, Aleksandrze. Schodzimy do tego ciemnego tunelu, który gdzie, nigdy nie gdzie, będzie... Tak, schodzimy, cały czas idziemy. I gdzie później? Na pochodnie. Wracamy tutaj, pod do tej studni... Spróbuję... Przy tej studni zaraz będzie rzeź. Poczekajcie, upewnijmy się, że możemy stąd wyjść. Wtedy pomyślimy dalej, dobrze? Ja mam jeszcze na sumieniu użycie wszystkich tych u góry. Nie powinniśmy ich wtedy... Ja już idę. Idę jak najszybciej tam w tamtym tunelu. Czekamy jak... Ogniki robię, żeby było światło. Dawaj, rób ogniki. Ja mam lampę. Ale wiesz... Wiatr zawieje, lampa zgaśnie. Wiatr zawieje, wiatr ognik zawieje. Ognik mogę posłać do przodu. Dobra. Czary. Jest takie potężne zaklęcie, żeby można było je wyczuć z daleka. Chyba ci weszło automatycznie. Weszło. No to weszło. Posyłam jeden ognik, tak nie wiem, 10 metrów przed nami. Dobrze. Widzicie, że tak jak patrzycie na mapę, prawda? Tak będę wam pokazywać kierunki. Widzicie, że tunel prowadzi tylko w jedną stronę, nie w dwie. I prowadzi w stronę na pewno bardzo na zachód i lekko na południe. Tak o. Trochę bardziej na południu nawet. No, coś takiego. Może tu. Na arenę? Może tu. To kieruje nas w stronę zagrożenia. Dobra, on tak idzie, tak? Tak. Znaczy wiadomo, czasem zakręca, bo nie dało się gdzieś tam ze względu na teren odkryć takiego bardzo prostego tunelu. Więc wiadomo, zrobiono bardziej naturalnie, ale prowadzi w tym samym kierunku, nie skręca nigdzie gwałtownie. Dobra, poczekajcie. Ten tunel na pewno gdzieś was wyprowadzi. Gdzieś musicie dojść. A ty? Ja tam wrócę. Muszę pomóc moim akolitom. Wyjdę do Kiskewitów, powiem im, że uciekliście. Że elf wyciągnął was oknem i odleciał. Cholera. Otto, nasza misja jest ważniejsza. Tak, i chcę wam kupić czas. Jeżeli pobiegną za wami, to opuszczą plac. Jesteś nam potrzebny. Równie dobrze mogę iść z tobą jako jedyna znająca Kisewski. I mogę komunikować się z Eldarim na odległość. Nie rozdzielajmy się. To jest największy błąd. Nie mogę ich tam zostawić, Klawa. Możesz. Już ich zostawiliśmy, jak tchórze uciekliśmy. O to jeśli my tego nie znajdziemy, to... A jeżeli one zostały tam wysłane, te wampiry, smocze czy coś tam, właśnie do tej fontanny? To tym bardziej musimy się tam jak najszybciej dostać. Właśnie stamtąd uciekamy. Chcecie wyjść walczyć z Kislewitami? Krzyczała, żeby się z nimi negocjować. Mamy coś, co oni... Mierzy się! Mało nie zabili Klawę, chcieli go przekupić. Klawa popierdolił wszystko, on rozumiał, że mogły być za wcześniejsze rzeczy. Żeby uciec z miasta. Oni mają w nosie to miasto, oni chcą stąd uciec. Wychiwaliby nas. Aktualnie my też uciekamy. W dogodnym momencie. To prawda. Albo idziemy wszyscy, albo wszyscy wracamy. A wcześniej nie chcieliście dogadywać, dopóki nie mieliśmy wskazówki. Wierzysz w ich intencje? Pozwólcie mi ich ukłamać. Może wtedy sobie pójdą, je? Wezmę pierścień, jeżeli będzie, jak będę miał tylko okazję, wyjdę do fontanny i sprawdzę ten pierścień, poszukam go. Czy gdzie jest? Powiem, że uciekliście. Pokażę? Jakąś historyjkę, gdzie? Pocznę wyjściem koło tych pieprzonych wampirów. Jeżeli nikt tam nie stał, to faktycznie mogliśmy uciec. Albo że odlecieliście! Ty leciałeś, to równie dobrze mogłeś ich zabrać, jesteś czarodziejem, Eldari. Może mi uwierzą. Rzucę sobie na nasłuchiwanie. Okej. No, cześć, złapę, będę cię torturować.
A co jeżeli mnie nie złapią? Aleksander, nie mamy pewnych możliwości w tym momencie. Bo nam jest otoczone, są kislewici, są wampiry. Jak tak dalej pójdzie, jeszcze ci rycerze tu pieprzeni przyjdą. Jeśli pójdziemy razem, mamy większe szanse. Nie, jeżeli nikt nie odciągnie ich sprzed placu, jeżeli tam jest pierścień, jeżeli jest swój... Wejdą do pokoju. Prędzej czy później tak to wejdą. Wszyscy, którym weszło, słyszeli huk jakiś, natomiast Aldari i Otto, wy jesteście pewni, że to były drzwi Bone Tower, natomiast ty, Otto, nie słyszysz dodatkowo głosów walki ani niczego takiego, słyszysz jakąś stłumioną rozmowę. Co już, Bone Tower? Ja nie mogę ich tam tak zostawić. O, nie ma pewności, że ich skrzywdzą. Ale co teraz zrobię? Zaraz znajdę ten tunel, co robimy? Musimy wykorzystać naszą przewagę, biec. Albo idziemy, albo się cofamy, no nie stoimy w miejscu jak debili. Wniesione głosy, męskie wyraźnie. Dosyć wystraszone. Biegnijmy, tak. Ale... Katia idzie na końcu, żeby wreszcie zasłonić. Jeżeli zawiecie... Tak. Idźcie do cholery jasnej. Stoimy w miejscu. Nie pójdzie, ma marne, jeżeli... No bo to się odwraca i idzie dalej wzdłuż tunelu w takim razie. Lecimy chyba. Znaczy, biegiem, tak. Czyli idziecie wszyscy, czy od to zawracasz do góry? Nie, idziemy wszyscy. Idziecie wszyscy. Droga zajmuje wam około 25 minut, coś takiego. I było się bardzo zimno. Bardzo mokro. Na szczęście nie macie maga metalu ze sobą, czy maga, przepraszam, ognia ze sobą, na którego by to wpływało. Tunele, co wam się właściwie może wydawać dosyć osobliwe, wydają się obserwować wyłącznie ciszę, tak jakby w jakiś sposób, może przykładając na nasze, były wyciszone, ale nie zdajcie sobie sprawy z tego jak, czy po prostu są obłożone taką... warstwą jakiegoś materiału, co jednak wymagałoby bardzo duże i szerokie wykopy. To jest dosyć dziwne, ale nie słyszycie tego zgiełku, nie słyszycie żadnych odgłosów walk, nic się nie dzieje takiego, co by was zaniepokoiło. Jest cisza i widzicie na końcu korytarza, czy na końcu korytarza, przynajmniej na tyle, na ile padło światło ognika, widzicie jakąś dużą kratę. I koniec. Szukam mechanizmu podnoszącego kratę, cokolwiek. A ja szukam właśnie jakiejś dźwigni, czegokolwiek. Jakiegoś klucza, jakieś wyjścia na wytrychy, czy coś. A ja wam ucham. Czy po drugiej stronie czuję kanały? Nie. Okej. Okay. A ja nasłuchuję, czy za nas przypadkiem nie słychać kroków? Katia stoi na końcu, bo to taka rowa mnie, ona obserwuje po prostu, czy ktoś idzie. No dobrze. Ja się słucham. Aleksander, nasłuchiwanie. Każdy, kto szuka mechanizmu, w zasadzie na co byście mogli rzucić? Klawu, ty wypracowałeś, co? Ja szukuję po prostu jakiegoś otworu, albo też po prostu mechanizmu, no dźwigni. Ale bardziej się skupiałem, czy te kraty po prostu nie mają jakiegoś po prostu widocznego otworu, żeby sobie otworzyć, czy to są takie kraty po prostu drzwiami. To rzućcie sobie wszyscy sercza. Okej. Okay. Klawu, ty, chociaż dobrze, najpierw rzucimy. Duży sukces. Ja to zdałem z jakichś powodów, tam mam na minus 20 ten serc. Mi się spisał. Dobrze. Słuchaj, Aldari, znalazłeś chyba najlepszy motyw, bo znalazłeś dziurkę od klucza, bardzo malutką. Klawa, no sądzisz, że jakbyś trochę pomajstrował, to byłbyś w stanie to otworzyć zwinnymi palcami. A jeśli ona jest bardzo malutka, to ja wyciągam swój malutki klucz. Chcesz go użyć, tak? I chcę go użyć. Dobrze. W takim razie słyszysz taki jeden klik. Wręcz bardzo cichy, co trochę
nie pasuje do całej tej, do całej trochę otoczki. I widzisz, co mówi moja intuicja w tym momencie? Coś na pewno się otwarło, ale nie do końca. Okej. Okay. Coś się pojawiło teraz, w tym momencie. Czy krata, na przykład teraz można ją ruszyć. Nie jest to super silne, ale... Wiesz co? Tobie bardzo ładnie wyszło, Aldarina Sercza. Słuchaj, widzisz, że coś trzyma tę kratę, ale nie jest to nic fizycznego. Wykrywanie magii. A moje nasłuchiwanie? Czekaj, moment. Ile ci wyszło? O Jezu, 0,9, Aleksandrze! Słuchaj, za wami czy za wami... tak, wiesz, że ktoś zszedł. Tutaj. Co za nami idzie? Słyszysz kroki nawet nie jednej osoby. Kilka osób, co najmniej. Zablokujemy ich, Aleksandrze. Stój koło mnie. Darikrata jest zabezpieczona magicznie. Czy to jest bardzo... No, czy rozprzestrzenie magii, dobra. Po co się pytać? Jak szeroki jest ten tunel? Na osobę, dwie osoby, trzy osoby? Ile by stanął obok siebie? On jest szerszy, mniej więcej trzy osoby się zmieszczą. Obok siebie. No to staje Katia i Aleksandra ciągnie, żebyś stanął koło niej. Spoko, biorę tarczę, żeby tak się jak najwięcej miejsca zajmować. Tylko muszę sprawdzić, czy to jest akcja pojedyncza, czy podwójna. To jest akcja podwójna. Dobra, czyli mogę splatać. I muszę wrzucić tylko 7. Wrzuciłem 12 na 3 kostkach. Weszło mi. Ja ci dorzucam 4 i 8. To mam mało. Eldari, twoje oczy pokrywa mleczno-biała błona, rzućka 10. Minus tam 10 to jest chyba spostrzegawczości w moim umiejętności. Tak, przez 9 godzin masz minus 10 do wszystkich testów patrzonka. Czyli tak mam dużo. No i na ile? Dobrze, rzuć sobie teraz channeling na minus 40. Weszło. Zastanawiam się, że taką kratę robią w takim miejscu. Żeby coś zatrzymać? W którym kierunku? Od zewnątrz, bo z tej strony jest otwarcie, czyli żeby zatrzymać coś od z drugiej strony. A my na to idziemy. Teraz już nie mamy wyjścia. Mamy opcję. Żeby Morycie mieli tunel do potwora pod miastem, Katia. To wyznaje mi się, że to jest tunel ucieczki. Żeby nikt się stamtąd nie dostał do Bomb Tower. Dobrze, ale tylko... z Bomb Tower można było uciec. Może na miejscu to omówimy. I co, podniosły się kraty? Tak, puściło. To zabezpieczenie, które było, puściło. Biegnijmy. Krawa, możesz to zamknąć tak samo szybko? Próbuję zamknąć to. Czyli przekraczacie próg i próbujesz zamknąć, tak? Tak. Dobrze, rzuć sobie proszę na zwinne palce. Otto i Klawa, Discord. Weszło. 4 sukcesy. Zamykasz kratę. Wiecie co? Może jednak nie powinniśmy tam wyjść. Teraz to mówisz czemu? Idźmy. Co się dzieje? Teraz już nie mam. Teraz już jest za późno. Właśnie. Co się dzieje Otto? Mam jakieś złe przeczucie. Aldari, wykrywaj magię. Musimy zachować. Ruszajmy. Widzicie korytarz prosto, widzicie jakieś odgałęzienie w prawo również. Dosyć szerokie. I tutaj, tak jak wcześniej, tunel był dosyć niski, dosyć niewygodny, tak tutaj widać wyraźnie różnicę w rozmiarze tego,
znaczy pomieszczenie, nie da się tego nazwać pomieszczeniem, ale korytarz ma wysokość około 4-4,5 metra mniej więcej, więc na pewno trochę łatwiej wam się oddycha. Jak z wyczuciem magii? Czekaj. Co czuję, z której strony? Czujesz dużo magii, dar skumulowanej gdzieś przed wami, może trochę w prawo. Rzućcie sobie na nasłuchiwanie. Nie zeszli do katakumb, gdzie już ożywili całą armię. Zero sześć. Pokazuję im kierunek, w którym czuję dużo czarnej magii. Zachowajmy najwyższą ostrożność. Klawo. Czekaj moment. Dobrze. Klawo, bo jak rozumiem, ty miałeś najlepszy sukces tutaj. Słyszycie? Drapanie. Drapanie czegoś ostrego o kamień. Słyszycie malutkie, lecące kamyczki, które odbijają się. Muszą być lekkie, bo nie robią takiego je po ziemi, tylko jeszcze się odrobinkę odbijają od ziemi. I słyszycie, że to się zbliża, natomiast ty, Klawo, wiesz, że na pewno zbliża się ze strony prawej, w którą spojrzałeś. I jako pierwszy tak właściwie, może pchnięty przez swój szósty zmysł, może też nie, zauważyłeś ciemny kształt wyłaniający się z prawej strony. W tym momencie wszyscy usłyszeliście dziwny, rozdzierający uszy ryk bestii, która wyszła z prawej strony. Bestii, która nie ma ciała, jej ciałem są kości. Zresztą ja wam to pokażę na waszym ognikowym czacie. To nie są kanały. Prawie. Kurwa mać! Kurwa mać! Ktokolwiek ma wiedzę nekromancję, może sobie rzucić. Wiedzę Karol Klimat. I przy okazji wszyscy rzućcie sobie na inicjatywę. No, możemy do tyłu na zamek. Kurwa, ja nie wiem, co to jest. Chłop to się nie boi. 34. Nie, on nie boi się, na sam widok spoko. Ja Otto, nie, ma nie masz pojęcia kompletnie, co to jest za kreatura. Aldar, jest to Terrorgeist. Wiem. Ja tak naprawdę dubluję w tym momencie Otta. Wykonuję dwie akcje, kiedy on jedną. No. Klawa, otwieraj bramę z powrotem, wolę kisty witu. Nie działa. W momencie. Otwieram swoje te. On idzie z prawej strony, tak? No to mamy zawsze lewą stronę. No tylko, że to na się to chce nas zabić. Mamy inicjatywę. No właśnie. Aha. Nie w mile to ma szybkości, na pewno więcej niż my. Na takie wygląda. Na pewno. Na takie wygląda, to się zgodzę. Generalnie jesteśmy w dołku tak zwanym. Tak. A ty jedziesz pierwsza. Dobrze, zaraz wam dam tokeny tylko. Ej, i tak spętam mu. Oby był jeden lepszy. A wtedy będzie gryzł. Jak będzie gryzł, to dobra nasza, bo gryzienie można uniknąć albo sparować. A coś więcej może?
Może. Kurwa, ja mu tych skrzydeł nie zwiążę, chyba pęta. No ale te skrzydła to taką... Szczękę mu zwiąż. W tym momencie te skrzydła to taki najmniejszy problem. Bo tak nie poleci, zwiążę paszczę. Że my jesteśmy w tym, że my jesteśmy w kanałach. Jego najlepsza broń jest tutaj jakby w super użyciu. No, nie jest do zabicia. Jest... jest do zabicia, ale... Co nam da przewagę, że trochę awkward może z nim być, że jest taki duży. Ewentualnie to, że jakieś... Ciężej mi będzie unikać. Ewentualnie kurczę. Klawa, otwierasz zamek i cofamy się do miejsca, gdzie nie sięgnie nas. Ale on jest szybszy. A my tak daleko nie weszliśmy. No ale będzie nas po piętach gryzł. Znaczy, ale to jest węższe trochę, więc chyba nie wejdzie aż tak łatwo. Możesz sobie swoje obrazki wyciągnąć na tokeny, bo będzie tak po prostu łatwiej i szybciej. Ewentualnie. Gdzie mamy tokeny? O Jezu. W sensie, żeby sobie wyciągnąć z obrazków, po prostu najedź na swój ten, złap go i przenieś na planszę. To ci pomnisz, Klawa nie? To jest bydlak. No, nie wiem, co robi, rozumiecie. Krawczyk sam się nie robi. Nie? Bo Klawa dubluje. Krawczyk sam się nie robi. Tak, dubluje, to chyba ośmietuje. Wydamy sobie trochę niżej. To jest jedno nieduże. Jest dwa czady i trzech virginów. My dopiero wyszliśmy za tej kartę, my ją mamy zapisane. Ja nie umiem zmniejszać obrazków. Ja też jedny mogę zmniejszyć swoje. Znaczy, to można robić MG, gdyby byłby grind, to byśmy od razu by się dostosowało do kratki, ale happens. Teraz jak się ten skompresuje, tak Adriego, żeby był mniejszy, to będzie jak ten krasnolud albo niziołek. Wygląda tak. Wow, no, to jest awatar, bardzo no trudno. Nie. To najpiękniejszy terror jest. To ja go próbuję po prostu tego, na czarma, poderwać. Dobra. Tu mamy kratę, z której przyszliśmy. Myśleliśmy chyba z Katią na końcu, nie? No bo my osłanialiśmy od tyłu, więc my jesteśmy na końcu i z nami na końcu jest Klawa, który zamykał kluczył. A ja prowadziłem. Dobrze, Sonio, w takim razie. Słucham? Ja bym chciał jeszcze jedno... Czułem od niego dar, tak? O. Czy zaklęcie, czy mogę rozproszyć zaklęcie, którego wskrzeszę? Ale... To jest połączenie, nie zaklęcie, stricte. To chciałbym je zerwać. Zakłócić, na chwilę. My terrorgeist nie są martwi. W jaki sposób? To są jest... żywe, są martwe. Martwe są groźniejsze. Tak jakby patrząc na to z takiego naukowego punktu widzenia, wiesz jak się produkuje terrorgeisty, wargeisty i tak dalej, prawda? No, terrorgeisty to takie zwierzęta, a wargeisty to są wampiry, które się trzyma w tym. Mhm. W kryptach ściczały. Tak. Znaczy to wargurki. Wargurki to jest. Tak, a wargaj to też są jakieś nietoperze. Powiem ci tak, żeby nie być nie fair, jest spoko pomysł, ale rozpraszanie tego potrwa. Na pewno nie uwiniesz się w jedną turę, to jest prawie mini rytuał. Okej. Okay. Byś był po prostu świadomy, nie? To jeszcze mam pytanie. Mhm. Bo my zrobiliśmy stopkratkę w miejscu, w momencie, w którym Klawa go usłyszał, zaalarmował wszystkich i on jak daleko jest od nas, i, bo mówię, że on idzie z prawej strony, więc mamy jeszcze lewą stronę, tak? On wyszedł z prawej strony i wy macie tylko prosto albo w prawo. Czyli musimy koło niego przebiec w pewien sposób. Czy jeszcze jest droga prosta? Ja nie wiem, czy jak koło niego przebiec. No właśnie, więc Klawa, za nami jest bramka, otwieraj. Zamek jest po drugiej stronie. Zamek jest po drugiej stronie, czyli no ale ja zwinnymi palcami przeciwko to udało mi się zamknąć z tamtej strony, więc... Ja myślałem, że to tak, że zamknąłeś i zdążyłeś przejść. Myślę, że przełożyłem ręce przez kratę. Serio, uciekanie w tym momencie będzie strasznie dziwne, bo trafimy na kitlewitów. Tak, nie? I dalej będzie walka. Ale mam będziemy walczyć z kislewitami i to wielkie coś do nas pójdzie do tyłu i będziemy zmęczeni po walce z kislewitami i to nas dojebie. Ale on nas najpierw zmęczy, a później przyjdą kislewici. Z kislewitami wrócimy do świątyni Mora, zrobimy kółko jedno wielkie, stracimy 8 godzin czasu. Bardziej się zastanawiałam, czy ten tunel, który Sonia opisywała na 3 osoby, nie jest za mały, żeby on mógł w niego wejść. O to mi chodzi. Tak jak wam mówiłam, tutaj jest troszeczkę wyżej tutaj, gdzie jesteście teraz, natomiast za wami są kraty. Aha, z nami są kraty. Za nami są kraty.
jest no, tak węższy tunel. A ta, ten naprzeciw nas, ten prosto, to on jest podobnie wysoki jak ten po prawej? Tak, 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 to jest jedna wysokość. Dobrze. Dobrze, w takim razie zaczynamy sobie zgodnie z inicjatywą, jako że on nie szarżował na was ani nie zapierdalał na was, żeby jakkolwiek mieć rundę zaskoczenia, zaczniemy sobie od klawy. Klawo, okay. od razu test grozy. Okej. Okay. Przerzucę to. Mhm. Jednym punktem szczęścia jesteś pewien? Mam dwa ze szczęścia, że jeszcze jeden na szczęście. A, no dobrze. Udało się. Dobrze sobie opanowujesz się, możesz działać. Nie dostajesz punktu błędu. I on jest... to jak ustawiasz ten token na tej mapce prowizorycznej? Bo mamy prosto... Aha, czy on jest aż tutaj? Mhm. No już go zobaczyliście, on wyszedł. Mhm. Klawa by nie był bardziej z tyłu, jak zamykał te klaty? Był właśnie. Z tyłu. Ale usłyszałem, dobra. Zauważyłem, że usłyszałem to, więc no, klawa w tym robi po prostu... Robi dwa kroki w tył i próbuje no, z innymi palcami otworzyć znowu tamtą... Kratę. To dawaj zwinne palce. Weszło. Mhm, dobrze, słyszysz ponownie takie kliknięcie. Znowu pojedyncze. Dobrze, jako że to były twoje dwie akcje. Oczywiście wrota się otwierają, tak? Bo tam już nie ma magii. Tylko po prostu no, jest pojedyncze takie kliknięcie, tak? Dobrze, po tobie jest Katia. Katia wychodzi do przodu. Bo jednak, żeby zasłonić towarzyszy. Jedną akcją podchodzisz do przodu, dobrze. No i myślę, że już nie mam opcji na zaatakowanie go, więc szykuję się na obronę. Czy mogę jeszcze go zaatakować? Trzeba zaszarżować po prostu na niego. Szarżuj po prostu. Szarżuję się na niego. Ja mam głupotę heroiczną. Ale czy jest, bo to jest groza. Czy już jesteś zaskoczona? Głupota heroiczna robi to, że jeżeli mi nie wejdzie test, ja dostaję punkt obłędu, ale to działa na mnie jak strach. Czy coś się tak, tak, rzuć sobie tak. No tak, ale jeżeli jesteś już, to nie masz testu grozy, tylko strachu. Ja mam nieustraszony. I nie dostaniesz punktu błędu, dlatego się o to ja mam nieustraszony. Ja to cały czas pytam. No, musiałam zajrzeć do Katy. Masz nieustraszonego? Tak. Dobrze, no w takim razie na ciebie, tak jak mówiłam, strach nie działa, nie dostajesz tutaj punktów obłędu, więc możesz robić rzeczy. No to szarżuję na niego. Dobrze. Żeby dać mi czas na ewentualną ucieczkę. Weszło. Dawaj. Nic nie robię z tym. Wiesz co? Coś zdziwiło cię to. Myślałaś, że jak szedł tak powoli do was, wiesz, powłóczył tymi skrzydłami, tymi pazurami, to myślałaś, że będzie bardzo łatwym celem. Ale nie okazał się takim. Widzisz, że jednym bardzo zwinnym ruchem uniknął twojego ciosu. I to były twoje akcje, Aleksandrze. Zobaczyłeś, że Katia wybiegła. No Katia się zamieniła miejsca z klawą, tak? No tak. Mhm. 6-9, fajnie, przerzucę to sobie. Osłałeś czuwa. O, jest git. Gituwa. Warto było zjeść cebulę. No to ja idę pomóc Katii, żeby dam radę tam zaszarżować gdzieś tutaj, żeby osłaniać resztę. No to super, fantastyczne. Tu włączę kartę postaci, bo... No przydałaby ci się. No. Ciach. On już może coś, czy nie może? On już nic nie robi. 15.
Mhm, jasne. Dobrze. I po Aleksandrze jest Aldari. Klątwa na Trageista. Weszła. On nie może się przed tym obronić przez 24 godziny. Ma minus 10 do wszystkich testów i wszystkie wymierzone w nią ataki zadają dodatkowy jeden punkt obrażeń. Czyli plus jeden punkt obrażeń i ma minus 10 do wszystkich testów, tak? Tak. Dobrze. Ja ci dorzucam 6 i 8. Mam małą. Jest na nie. 10. Słuchaj. No wszystkie rośliny w zasięgu 10 metrów od ciebie więdną i usychają. Fajnie. Zajebiście. Nie sądzę. Czemu? Ale no bo wolałabym coś fajniejszego, nie? Nie, teraz tam, gdzie był pierścień, to rośliny były, to teraz nie zobaczymy tego. Zobaczyliśmy kampanię. Dobrze, i to były twoje... Nie, mam jeszcze jedną akcję. Jeszcze, aha, bo to jest pojedyncze. Moją kolejną akcją się wycofuję mniej więcej, no jak najbliżej tej bramy. Ale nie przechodzę tam jeszcze. Chcę lekko się cofnąć, tak? Mhm. Okej, okay, dobrze. W takim razie teraz on. Jako, że Aleksandrze, zadałeś mu obrażenia, widzisz, że ten pysk zwrócił się w twoją stronę. Trafiam. Będę parował. Tarczę deklarowałem, że wyciągam, jak się cofałem do pistoletu. Parowałem. Dobrze, pamiętaj jeszcze ten, że będziesz miał minusy do parowania, bo on ma potężny cios, ale chyba... Ile minusów? Powiedz tylko. Czekaj. No... Tak, to było 10. No to git z problemem. Dobrze. Cicho, Arek, teraz nie trzeba. Cicho, Arek. Nie bądź mi nowy, Arek, proszę. Myślę, że by było. Nie, czekaj, ja miałam to źle zapisane, nie? Bo jak on ma potężny cios, on ma minus 30. A właśnie. No to trafię, no to proszę cię. Nie wiem, przerzucić to? Chyba, że chcesz przerzucić, możesz. Myślę nad tym właśnie. Dobra, przerzucę to, whatever. Nie chcę umierać na starcie sesji. O, jest. 0-2. Słuchaj, dobrze, za to do następnego parowania będziesz miał plus 10, czyli jeżeli będzie cię atakował, to będziesz rzucał tylko na minus 20. Wow. Dobrze, drugi atak. Trafi. I będzie głową. Będę unikał. Uniknąłem. Do tego nie ma chyba minusów, czy sam? Nie, tylko do parowania. No to... Trzeci atak, nie trafiam. Nie. Czwarty atak, trafiam. No to proszę cię. I jest furia. Ja pierdolę, serio? Ten jeden atak, który... Niestety jest nieprzerzucona. Niestety, no dla kogo niestety. Więc to będzie tylko za 16. No, no to jestem na 10. Jestem na 10. Będzie dobrze. Piąty atak. Co? Nie trafiam. Nie tylko. Dobrze. Dobra, tak. Uciekam jednak, Katia, miałaś rację. To były jego akcje. Oto. Odstaw. To rzuci na... Na siłę woli. Ja rzuci 10, bo jestem ważny. Proszę cię bardzo. Ja się nie boję. Nie boję. Więc co, dobra, no... Ja nie wiem, co oni tam robią z tym, bo ja chcę wspomóc towarzyszy. Ja nie jestem jeszcze jakby w zwarciu, nie? Jesteś jeszcze raz, bo aż ja cię ten wiatrak zagłuszam. A, przepraszam, ja nie jestem w zwarciu, prawda? Nie. Dobrze, to chciałbym jedną akcją podejść. Bo czekaj, bo to jest za bliski, żeby szarze wykonać, nie? Mogliście. To jest szeroki dosyć korytarz, więc... Tak, dobra. Bo ty i tak musisz kawałek obiec Katię. Dobra, to ja jedną akcją podejdę. Nie, dobra, zaszarżuję, co mi tam... I mam bonusy za przewagę, bo Katia i Jarek coś tam są, czy nie? Tak, masz. Trafienie. No ja nic nie mogę z tym zrobić. 11.
Za 11. Pewnie. Dobrze. To były twoje akcje. Klawo. Widzisz, co się dzieje. Widzisz, że drzwi się lekko uchyliły. Trójka twoich towarzyszy jest z tyłu. Aldari stoi gdzieś w twoich okolicach. Ja miałem tą pochodnię w ręku. Bo deklarowałem, że rozpalam pochodnię, jak wchodziliśmy do tego. To Klawa chce po prostu rzucić pochodnią, bo to jest jakiś zwierzak, tak? Więc chcę po prostu rzucić tego tą pochodnią w niego. Po prostu. Mówisz, może się zajmie ogniem. Jasne, możesz, słuchaj, dawaj na łysy. Masz broń rzucaną? Mam broń rzucaną. No to no, na łysy. I wiesz co, i przedceluję. Mhm. Idzie na plus 10. Ale mam minus 20 za moich towarzyszy, czy nie? Nie. O tak właściwie jak tam rzucasz, to żeby nie trafić w nich, będziesz musiał... nie, bo ty deklarowałeś, że przycelowujesz, prawda? Tak. Tak, bo ty masz to w ręce. Mhm. Słuchaj, no cel jest duży, więc okej. Okay. Okej, okay, dobra, to leci. I ładowanie weszło. Nie. Yeah. Dałeś sobie plus 10 za duży cel? Tak, dodałem sobie plus 10, ja nie rozwijałem jeszcze US-ów. Okej, okay, dobra. Ale plus 10 za celność i plus 10 za duży cel. Więc jeszcze... Nie, za duży cel to jeszcze nie dodałem sobie plus 10, więc weszło. Jeśli miałem na plus 20 przycelowanie i duży cel, to wtedy weszło. Dobrze, i teraz tak, Klawo. Dam 30% na to, że on się zajmie tym ogniem. Mhm. Rzuć sobie kasto. Okej. Okay. Trzymam kciuka. Poniżej 30, co nie? Tak. Kurwa. Dobra. No, ale jakieś obrażenka z improwizowanej broni? Bo dostanie jednak tym pedelem tam. Bo ty masz broń improwizowaną? A czy wiesz, no po prostu jak wrzuciłem w nim, to on oberwał ty też tą pochodnią, co nie? To jest jakieś obrażenka za to, żeby ona go to trafiło, tak? To wiesz co, kulnika 10. Właśnie. No, obrażenia od ognia nie zajął się, ale to 100. Ogólnie to jest... będzie na 2, bo jeśli to jest... Bo to jest broń improwizowana, więc minus 4, to więc cała moja siła tak schodzi, więc na 2 dostał. Dobrze. Plus obrażenia od ognia, które tam są. Więc nie tak, 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 wiem, dobrze. Dobrze, słuchaj, no widzisz, że niestety nie zajął się ogniem, ale na pewno jesteś pewny, że trafiłeś. Ba, nie trafiłeś swoich przyjaciół, więc... Chyba nie jest tak źle, jak mogłoby być. Dobrze. Bo ty tylko rzucałeś jedną akcją, więc jeszcze masz drugą. Celowałem drugą, ale jeszcze do nich ogólnie tam na tej kastowej, żeby... Spróbujcie go podpalić. Dobrze, Klawa krzyknął. Katio. Gdzieś jak przed chwilą wasz nowy znajomy prawie zmasakrował Aleksandra. To Drylia uciekać, cofać się i próbuje jednak go zaatakować, żeby dać im czas, żeby uciekli, cofnęli się i tak dalej. I sama zrobi no krok, postawą się mieczą, nada krok do tyłu trochę, żeby no sama już się wycofywać. Jednocześnie napierdalam go. No. Ile mam już za... plus 20 za tą dwójkę? Tak. Weszło. O chuj, dobrze, będę sobie unikać. Niestety nie uniknę. Przez to minus 10 Aldariego. Aha. To drugi atak. Za 8, no jasne, dawaj dalej. Weszło. Ja już nie mogę nic z tym zrobić, więc po prostu wal obrażenia jak trafisz. 16. Za 16. I to były twoje... I jeszcze trzeci. Za 11. Czekaj, gdzieś tak spieszysz. 8 z sukcesów plus 4 za 15. No za 15. Plus 1 ode mnie. 7 z sukcesów, przepraszam, żeby nie było, czyli za 14. Plus 1. A, ja nie dodałam tu plus 20, więc jeszcze dojść to. A, no to plus 20, no to ja tym bardziej. Jesus, to za 16 plus 1 od Karola. 17, tak?
17. Jak za 17? No zajebiście, to jest cios. No, to jest cios. Tylko, że teraz ja oberwę. Może rozłoży ataki wtedy. Jest jeszcze szansa. Aleksander jeszcze jest przed tobą, może on go zdąży zabić. Zobaczymy, zobaczymy. Ile ty miałeś ataków? Jeszcze jeden. Wszystkie. Dobrze. I to była Katia, Aleksandrze. Mój miecz się świeci. Katia się naprawdę bardzo mocno odwinęła. No to ja będę też osłaniał od Rotta. Nie zostawię jej sami tutaj w kluczowym momencie. Atakuję. Jest plus 20, bo oni są ze mną. Moja drużyna kochana. Aleksander jest przede mną. Mogę rzucać obrażenia? Okej. Będzie więcej. Jest 9 sukcesów, będzie więc za 16 plus 1 z Karola, 17. A 0,5, a nie, to był wybór lokacji trafienia, nie wiem. Pewnie nie wiem, czy ma gdzieś słabszy pancerz, cokolwiek, więc to jest whatever. Nigdzie nie widzisz tego przynajmniej. Atakuję dalej. Nice. To chyba jednak się pobije. Czekaj, 9. Sukcesów 9, czyli za 16 znowu, 17 plus 1 od Karola. 17. To ciebie będzie. I trzeci atak. Nice. 15 chwila. Czy będzie coś więcej? Nie, nie będzie już. Czyli za 16, Karol. Tak, bo Karol, więc 16. Zdychaj, śmieciu. Dobrze, jasne. Aldari. Powiedz mi, czy moje pęta byłyby w stanie spętać te jego skrzydła? Tak, żeby się do siebie przysunęły. I go nie uruchomił. Rozumiem, że to będzie trudniejsze, bo to nie są rączki czarodzieja, ale... No czy tak, jest szansa? Zgodziłam się na rozszerzenie zaklęcia, bo absurdem jest to, żebyś mógł tylko ręce robić, ale też usta, nogi. Powiem ci tak, jeśli ci wyjdzie wynik, będzie faktycznie wyższy, bo pęta mają ile, przypomnij mi, 6? 10. Dobrze, jeżeli ci wyjdzie, to mechanicznie uniemożliwisz mu unik. Czy możesz się na to zgodzić? Unik mechanicznie. Tak. Nie będzie miał uniku po prostu, który ma. Okej, no bo gryzie dalej może, dobra. Tak, bo ma dalej pazury i ma dalej kły, tak. Okej, no dobrze. Jeżeli to jest 10, no to za te skrzydła ja bym od ciebie poprosiła 20. To 20, czyli tak, z kustura mam 3, to chyba była akcja, nie? Ja sobie nie zapisałem. Tylko sprawdzę, czy to jest na pewno akcja, czy akcja pod... Pęta nie są w tym... Księgę spaczenia są. Są w księgę spaczenia, no. Masz księgę spaczenia? Macie to podrzeć. Pęta akcja, dobra, czyli nie mogę spaczać. Mam plus 3 z kustura, czyli muszę rzucić 17. Okej. Okay. Nie będę ryzykował. Więc. Dobrze. Ja ci dorzucam 2 ósemki. Kurwa, kurwa! No nie, to mamy. To jest katastrofalne. Nie, to jest. Nie, dwie ósemki. Jeszcze zostanę poważna na razie. Poważna. Kurwa, to będzie chochlik zajebany. 55. Chochlik. Nie mówisz, że to jest opętanie? To jest opętanie? Nie, to jest demoniczny chochlik. Nie, powiedz, bo ja mogę przerzucić. Czy ryzykować? Nie, ten chochlik to jest gówno, on zejdzie na skałę. Chochlik jest gówno, czasem riff bez PPK. Ale on był słabym czarodziejem. Ale to nie jest akcent. Ale dla niego to knawa będzie mógł chochlika mu zajebać tylko. No, wbiję mu, nie wiem, sztylet w żebra. Dam radę. Nie, może ci wypaść, nie wiem, swoje będziesz na katastrofalną rzucać, więc to też jest takie... No dobra, ja nie ryzykował. Będzie ten chochlik. Tymczasem Riff. Dobra, w następnej rundzie, w twojej rundzie po prostu, bo nie będziemy się rozśmieszać i rzucać jemu na inicjatywę, a zaatakuje cię chochlik. Dobrze, opisz swojej drużynie, tak? co się dzieje, co widzą na tych skrzydłach i tak dalej, bo to jest dość ciekawe.
Mogą zauważyć takie, bo to pęta są niewidzialne, ale jak pada magiczne światło z mojego ognika, to mogą zauważyć, że ono się tak dziwnie załamuje. Coś wokół jego skrzydeł się zaczyna pojawiać, załamywać tak dziwnie światło i nagle te skrzydła tak przyciągnęło do siebie. Momentalnie. Dobrze, to widzicie. Dobrze, Aldari, to były twoje akcje. Znaczy, mam jeszcze jedną, bo nie splatałem, a to była akcja. Co ja mogę zrobić swoją jedną akcją? To tak zobaczę, czy ja coś mam. Cofnąć się za krat. Nie, no już tam stoję, to już klawa stoi, chochlik się pojawi, to mam przynajmniej klawę. Ale chyba nic nie mogę. Klawa, który chciał skombatuć, co tu chochlik i chuj. Nie, akcją wyciągam sztylet. Okej. Mam dwie bronie, dobra. Dobrze, wyciągasz sztylet. I teraz, wasz przeciwnik. Wybierzcie sobie numerki od 1 do 3. 3. Dwa. A nie może chcieć zabić wszystkich naraz? Dobra, nie może chcieć zabić tylko Aleksandra. Przeszkadza mu fakt, że właśnie mu związało skrzydła? Chuj jebany. Kurwił się. Kto był jedynką? No ja byłem jedynką, a kto? O, Aleksandrze. Kurde, ciepłem, zaraz. Nie. Pamiętaj, pierwszy unik masz na minus 20. Parowanie. Trafiam i będzie głowa. Czekaj. Dobra, nie ważne. Elo. Nie wiem, no przerzucam to, bo co? Sparowałem. Bardzo ładnie. Drugim atakiem niestety nie trafiam. Oho, jaka szkoda. Trzecim atakiem trafiam. Unikam tego. Uniknąłem na 0,4. Czwartym atakiem trafiam. Ile mam jeszcze punktów szczęścia na ten moment? 3-2. Chuj, dobra, spróbuję. Teraz nie będę już miał tego plusa na parowanie. Aleksandrze, powiem ci tak, żeby być fair. To może nie jest taki krytyczny sukces jak 0-2, ale za 0-4 pozwolę ci rzucić na jeszcze jeden unik, ale na połowę. Dobra, okej. Okay. Czekaj, to jest po prostu... No dobra, nie odznaczę, bo... No nie. No nie, dobrze. Za mało. I to będzie za 15 w prawą rękę. Dobra, jeszcze żyję za 15. Dobra. I piąty atak, trafiam. Dobra, punkt szczęścia dla ciebie i paruję jeszcze raz. Paruję. Albo, no tak, paruję. Nie, teraz mam na minus 30, to unikam. Teraz masz na minus 30. Wygrałem życie. Dobrze. Otto. On musi umrzeć teraz. A, okej. Okay. On się jeszcze trzyma jakoś. Powiem tak, ja wiem, że to jest, no czym to jest. Nie, przepraszam, nie wiem, czy to jest, ale czy widzę, jak bardzo mocno te ciosy już poraniły tego bestię? Wiesz co, powiem ci tak, na pewno poraniły całkiem sporo, tylko że widzisz, problem jest inny. Wydaje ci się, że generalnie to może wracać do żywych. Tak, dlatego zrobimy inną akcję. Ja bym chciał zaatakować wielokrotnie, ale nie toporem. A tym, co trzymam w lewej ręce, czyli moją lampą, którą niosłem cały czas. Dobrze, potraktujemy to jako broń improwizowaną. Jasne. Przynajmniej pierwszy cios leci z lampy, więc... Trafienie. No ja nic z tym nie mogę zrobić. Do 7 wolnym. I to z broni improwizowanej. Dobrze. Czy lampa się rozbije i poleci ten olej na niego jakoś czy coś? Czy niezbyt? Po pierwsze, wiesz czasie... co? Powiem tak, no wiadomo, jak tak uderzyłeś, trafiłeś faktycznie, to ta lampa się rozbiła, więc coś musiało na niego skapnąć. Ona była palona, więc chyba... No właśnie o to pytałem, nie? Czy ten tak, olej... Żeby być uczciwym, jako że tutaj masz olej i
równocześnie pod pałkę, to dam 45% szans na to, że się zajmie. Trzymaj się kciuki. Nie, no, drugi atak leci w takim razie to po. Może to rzucić, czy nie może? Kasetek nie. Okej, okay, szkoda. Dobra, a drugi atak leci po prostu toporem w niego. Ja to przerzucę. Weźka ty rękę, dobra. No nie trafiłem. Mhm. A ty masz dwa ataki, ale, prawda? Ale chwilę, bo w ogóle coś... A nie, dobra, wszystko jest okej. Okay. To ja mam te dwa ataki. Dobrze, Klawo. Widzę, Okto chyba próbował powtórzyć twój ten. Tak, i widzisz, że coś dziwnego zmaterializowało się tuż przy Eldarim. Coś, co lata, wygląda szkaradnie. Tak. To lata. Tak, więc lata. Powiem tak, ja jestem Berchens, więc mi wtedy wchodzi moją umiejętność bijatyka. I myślę, że Krawa w tym momencie po prostu jako ulicznik widzi to, że pora po prostu wziąć sprawę w swoje ręce i spróbuje po prostu sklinczować tego latającego chochlika. I go gdzieś złapać Nelsona mu na szyję czy coś w tym stylu, ale go po prostu pochwycić. I mam dwa ataki, więc no dwoma atakami będę próbował go pochwycić. Mhm, dobrze. I 0,4. On teraz musi na zręczność swoją. Nie wiem, czy tam jest jakieś minusy, ale chyba nie ma minusów. No na szczęście, że na zręczność to nie na przykład kurwa na ogłady. Wiesz co? 31 weszło mu. To Klara ponawia drugim atakiem, powiedzą mu go pochwycić. I nie weszło, niestety. Dlaczego? Dobrze. Ale zauważyłeś, że już za pierwszym razem przynajmniej chyba było warto spróbować. Bo gdyby nie jego zręczność, to faktycznie coś mogłoby się udać. Dobrze, po Klawie jest Katia. Dziękuję wielokrotnie, cofając się na krok po prostu do tyłu. Mogę to... Mój miecz jeszcze się nie odpala. Samson? Nie, na razie nie widzisz, żeby się odpala. Ja bym jeszcze chciał tam doklarować, że no, nie Ktawa informuje wszystkich, jakiś chochlik z tyłu, żeby też przód wiedział, że coś się dzieje. Kurwa, nie zajmij. Cóż się dziwną komendę? Jakiś chochlik z tyłu! Mam większego! Katia, trzymaj się, idę im pomóc. Mam większego, powiedziała jedyna kobieta w drużynie. Atakuje kobietę. No niestety Aldari zabrał mu unik. Wiem. Mam liczne obrażenia. Trzy sukcesy, czekaj. Co ty wybrałeś? 11. Będzie, tak, z Karolem 11. Dobra, teraz na pewno więcej. 6, 7, czyli za 14 plus Karol to 15. No ma jednostka, tak, kupy z Karol. Czyli jednostka, 11 i 15, tak. Czyli mocno nie. Dobrze, Katia, to już? Mhm. Dobrze, no, jasne. I no, jasne. Jak na te ciosy on reaguje, bo to tak trochę brakuje tego opisu, co niech te ciosy wchodzą głęboko, bo te 15... Znaczy, powiem tak, to nie jest istota żywa. Mhm. Więc no on tak jakby... On nie czuje i tylko go bardziej wkurwiacie. Widzisz, że jest coraz bardziej rozjuszony i tak jakby trochę może ci się materializuje koszmar tego wszystkiego, co się dzieje, bo to są nieumarli. Oni nie tylko nie jedzą, nie piją, nie śpią, ale również nie czują. Są w pełni posłuszne rozkazom nekromantów, którzy gdzieś tam trzymają, tak? Więc no niestety ten horror się powtarza i faktycznie ciosy Kati może były mniej widowiskowe niż te z poprzedniej rundy, jak zaatakowała ona czy Aleksander, ale widzisz, że no wścieka się coraz bardziej, tak jakby z coraz większą furią, zaczyna już tupać tymi łapami. Ziemia się lekko trzęsie. Nie jest to przyjemny widok. Szczególnie, że on nad wami bardzo góruje. No dobra.
Ja chcę tak jak Katia, kroczek do tyłu i ten wielokrotny zrobić. Kroczek do tyłu? Tak, kroczek do tyłu. Może w końcu... To będzie też 7, co nie, to nie zabizuje. To będzie za 11 plus Kaldari. Jeden więcej sukcesów. Właśnie. O jeden więcej sukcesów poprzednim. Znaczy mów ostatnie. Znaczy mów po prostu ile. A razem z Aldarim, tak? 6, czyli za 14. Tak. Razem z Aldarim. Kurwa, jakie gówno rzuty. Jasne. Widzisz, Aleksandrze, że jego pysk dziwnie zwrócił się znowu w swoją stronę. Aldari. Widzę tego chochlika. Widzisz chochlika, tak. Kurwa, gówno ma. No to... on jest, że tak powiem, bo on się pojawił koło mnie, tak? I on jest tak jakby w odległości mojego zwarcia, ja muszę do niego podchodzić, żeby go dźgnąć? Nie, on jest tu, on lata tuż przy tobie. Okej, okay, dobra. On będzie mi bardzo przeszkadzał i mnie skrobał. Teraz nie wiem, czy mam pozbywać się jego, czy mam się atakować. Krawa zaraz się go pozbędzie. Tak, chyba ja mogę się go bardzo szybko pozbyć, także błyskawica w niego. Kurwa, ale weszło. Dorzucasz coś? To dwie dziewiątki. Tak, moment, tylko żebym się rol zaciął. Nawet Sonia, nie rób mi tego, proszę. Ja nie dorzucam ci trójkę i dziesiątkę. Dwie zwykłe. Dwie małe. O, małe. A jedna duża. Znaczy jedna poważna. Czy ja to przerzucę? Aha, no to ma faktycznie sens. 55? 97 to już jest przeskakiwanie do góry, tak? Tak. To ja mogę chyba przerzucić, Sonia. 97 to jest mój wybór. Twój wybór. A ja nie chcę twojego wyboru. 10. Dobrze, czyli czekaj, pierwsze jest 90? 10? Nie, pierwsze jest 10, a potem jest 55. Okej. Okay. Czemu ty rzucałeś 3 razy? To piętna. Piętno, aha, to jest manifa. Piętno. Piętno, manifa i przerzut manify. Dobra, dobrze. Czyli dziesiąteczka to będzie coś śmiesznego. Aldari, słuchaj, czujesz metaliczny smak w ustach. Nie zauważyłeś nawet, kiedy zaczął ci krwawić nos. Rzuć sobie na odporność, bo możesz po prostu spróbować to zatamować. Jeśli chcesz oczywiście. Jeśli to olewasz, to nie. Nie, nie olewam tego. Wolałbym, żeby krew mi nie ciekła, jak tam jest terakist. Właściwie Aldari. Bo ty masz przerzut schowańca. Schowańca, którego nie masz. Aktualnie. On jeszcze nie wrócił? Nie. No, ej. To trochę bez sensu. Ponieważ od mojego poprzedniego wysłania chowańca minęły dosłownie 3 dni, a tam wtedy chyba 2 dni go nie było, to teraz go nie ma ponad tydzień? No, z jakiegoś powodu chyba tak. No, fajnie, to już kłamałem, wiedziałem. Czyli nie mogłeś przerzucać? Jakbym wiedział, że mojego chowańca tydzień, no to tak, to ja nie mam punktów szczęścia, nie mam jednej kostki, mam minusy do wszystkich, chciałbym przełożyć, widziałem tego wcześniej, to ja sobie wszystko zabieram z chowańca, także no, mam 97. Okej, okay. No wcześniej ja po prostu nie pomyślałam, więc te punkty szczęścia i tak dalej, to nie jest kompletnie twoja wina. To było moje przeoczenie. Dobrze, jako że zrobimy to po prostu, żeby było fair, jako że ja sobie teraz o tym przypomniałam, a rzuty zostały wykonane, zaliczymy je teraz i po prostu od następnego będziemy pamiętać, że go jeszcze nie ma, tak? Czyli masz ten krwotok z nosa, to po pierwsze. Po drugie masz twoje ulubione. Wszędzie dookoła Aldariego słyszycie upiorne wycie i jęki. To już rzucam na obrażenie. Czy ja muszę rzucać znowu nagrodę w tym momencie? Za 14. Za 14? Nie, chyba każdemu weszło. Ja nie rzucałem.
Tak się szczerze przyznam. Także rzucę tak, teraz. Ale to też jest... Tak, możesz rzucić, ale i tak nie jesteś w zwarciu, więc to też mnie tak... 14. Widzę, że coś się z nim stało tam. Tak, 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 na pewno. Na pewno. No to przewalam mu teraz kosturę. Bo to tylko akcja była, bo nie spotkałem. Chochlikowi. Tak. Dawaj. Zauważam, że kostur jest magiczny, nie weszło. Mhm, dobrze. Teraz na pewno twój chochlik, który musi, który masz 33% szans, żeby cię trafić. Niestety nie, nie tym razem. Nie zadał obrażeń, pamiętaj, o eterycznym. Tak, 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 wiem. Widzisz, że pozostaje. Dobrze, to był Eldari. I teraz tak. Wybierzcie sobie 1, 2, 3. 1. Nie mogę mieć tego nieszczęścia. Tymczasem. Kurwa mać, wychodzę na spacer, dajcie mi 3 sekundy. Aleksandrze. No, no, słucham. Musiałeś go zdenerwować. Nie musiałem chyba. Potencjalnie się wkurzył. Dobrze, uwaga. Trafiam, będzie głowa. Będę tego unikał. Uniknąłem. Mhm. Niestety nie trafia. Tym razem trafiam. Trzecia. Ostatni punkt szczęścia, Elo. Udało się. Mhm. Trafiam. No to słuchaj. Ja już nic nie mogę. I to będzie za 14 w tors. To jeszcze mówię. Minus 3. Minus 3 w tors, tak. Pochuchaj na moje kostki. Wy nie macie żadnych śmiesznych krytyków z podręcznika, prawda? Nie, mamy te upośledzone z twojej tabelki. Tak, dokładnie o tym mówiłam. No minus 3. Wykitowałem już, czy jeszcze nie? Słucham? Wykitowałem już, czy jeszcze nie? A już ci czytam. Co, Aleksandrze? Jego pazur wbił się w twój brzuch i uszkodził ci jelita. Musisz wykonać teraz wymagający test odporności, czyli dawaj odporność minus 10, i to definiuje, czy zemdlejesz, czy nie. Jeśli ci się uda, to do końca walki i do utrzymania pomocy medycznej będziesz miał minus 20 do testów wszystkich wykonywanych umiejętności. Jeśli nie zostaniesz poddany magicznemu leczeniu albo chirurgicznemu, to umrzesz w ciągu doby. Natomiast jeśli zostaniesz wyleczony chirurgicznie, będziesz musiał wykonać odporność minus 30, w przeciwnym razie będziesz miał zainfekowaną ranę. No taki, w sensie my nie będziemy grać z tym, nie będziemy mnie wynosić z tych stanu nieprzytomnego, ja sobie zużyję PPK po prostu. Dobrze, opisz co się dzieje, chyba że chcesz zemdleć. Nie, chciałbym go pozbawić przede wszystkim, w sensie no, oczywiście uniknąć tego ciosu i jeśli jest taka możliwość, to chciałbym go, nie wiem, wścięgną uderzyć, żeby go pozbawić jednego ataku na przykład. Na zawsze. Rozwalić mu ścięgno po prostu dobrym ciosem, kontrą na jego atak. Jest taka możliwość? Wiesz co, na zawsze nie, ale na następną rundę mogę się zgodzić. Obejrzę, że kiedyś się zregeneruje. Może nawet nie na następną rundę, bo nie wiesz tego za bardzo, ale nie na zawsze. No nie mogę ci tego zagwarantować, że na zawsze, tak? No na zawsze by dobrze, no spoko, no regeneruje się, no ale żeby stracił ten atak chociaż. No w następnej rundzie na pewno nie będzie go miał. No dobra. Oby nie było ze mnie następne ataki. Mhm, dobrze. Jako, że to był Pepek, na tym się ataki kończą. I przechodzimy sobie do Otta. Dobra. Otto. Widzę, co się kurwa dzieje. Ja bym chciał jedną akcją sięgnąć sobie do mojej torby. Wyciągnąć ten cały flakonik wody święconej.
A na drugą akcję chciałbym tym flakonikiem wody się co najpierdolnąć mu w łeb. Dobrze, słuchaj, no to będziesz rzucał na USy, masz... Na USy? Ja bym chciał tak jak tulipanem takim. Rozstrzaskać tą buteleczką o jego łeb, tak, czy... Tak, jego łeb, Michał wysoki jest. Tak, nie budu. Dobrze. Dobrze, słuchaj, to po prostu poprosiłabym cię o rzut na trafienie zwykłe, tak? Na... z przewagami normalnie za członków drużyny. Mhm, tak, tak. Ja to przerzucę. Mhm. I nie trafię. Jezus Maria. A byłoby ładnie. Dobrze, Otto, słuchaj, no nie trafiłeś niestety. Woda się rozpuskała. Rzuć mi jeszcze kasto. Dziewięćdziesiąt trzy. Mhm, dobrze, to w takim razie nie było tematu. Czy coś jeszcze chciałbyś zrobić? A nie, bo ty jedną łatwą wyjąłeś. Nie, ja nie mam błyskawicznego wyciągnięcia. Chociaż czekaj, sobie zobaczyć. Nie wiem, gdzie. Nie mam błyskawicznego wyciągnięcia. No to jak nie masz, no to w takim razie to tyle. Klawo. Ten Hochi dalej żyje? Tak, żyje i widzisz, że wyjątkowo irytująco wlata dookoła Aldariego i próbował go zaatakować, ale kompletnie mu nie wyszło. Moje 14? No. Pytle. To naprawdę jest chochlik? Tak. Z wytrzymałością 2 i żywotnością 5? Trochę inny. O, super. Potężny czarodziej to potężny. On ma żywotności 12 nawet podręcznikowo. Jeśli chcesz już podręcznikowo to liczyć. No dobra, okej, okay, dobra. Przeżyłby, no. Zostanę demonologiem. Przyjmę przez armię chochlików. Opętaj go. Dajcie sekundkę, muszę pomyśleć. Okej, daj sekundkę. Bo jeśli bym atakował go tutaj, on ma te sztylety. To ogólnie możesz usłyszeć tego. Usłyszycie po prostu aktywację po prostu moich sztyletów w tym momencie. Łapie i knawa po prostu 2 ataki w niego. Wow, wow. Mhm. Odróż nabije ci brawo w międzyczasie. Terogeist też się zatrzymał, zaczął bić ci brawo. Nie trafiam. Nie może, bo ma rączki zajęte. On to faktycznie trochę chujowo. Ej. A czemu nie plus 10? Bo... Właśnie do Dari. Aha, to tak totalnie trafiam. Ale plus 10 na drugi rzut. Mhm. Będzie, bo nie mogę sobie dodać zbijatyki z tym stylem walki. Czy mogę ten styl walki w tych nożach mieć? Bo chyba to nie pasuje, co nie? Znaczy, wiesz co, no masz broń w ręce, tak? No właśnie o to chodzi, bo tam jest bare hands, co nie? Tak. Okej. Okay. Jakbyś go atakował rękami, to wtedy nie ma problemu. Nope. Dobrze. Klawo, no widzisz, że Hochlik wyjątkowo zręczna istota. Dobrze. Katio. No to Katia nadal krok do tyłu. Aleksander, o to cofamy się. Po prostu, bo ona widzi, jak Aleksander dostaje w pierdol i to ostry. No i sama chce oddać wkurwiona na to. Mhm. Po prostu, no nie cofnął się jeszcze dalej, na przykład nie zaczął Aldariego nam napierdalać. Weszło? On nie ma chyba uników. Weź jakąś furnię wreszcie. No właśnie. Będzie czekać. Czekaj, ja porzucam, a ty policzysz. Dobra. Ogólnie dam wam jeszcze takiego deala. Jeżeli ktoś będzie chciał zebrać agro, że tak powiem, to po prostu przykuć jego uwagę na siebie, to jako darmową akcję będzie mógł rzucać zastraszanko. Dobra, pierwszy będzie za 15 plus 1 z Aldariego, czyli 16. Drugi będzie tak jak jest, czyli za 17.
Trzeci będzie za więcej na pewno, ten, bo nie dodałaś, czyli 9-10 sukcesów, 10 sukcesów, czyli plus 6, czyli 17, plus, no chyba tak, bo 90 było, tak? 98, tak, bo ja nie dodałam. No tak, czyli 10 sukcesów. Nie dodałam. 10 sukcesów, czyli będzie 17 plus Aldari 18. Mogę go zastraszyć teraz. Żeby nam Aleksandra nie... Proszę cię bardzo. Weszło. Dzięki. Słuchaj, jesteś pewna, że przykuła się jego uwagę, szczególnie tymi ciosami. Łeb zwrócił się w twoją stronę. Jakbyś tak usłyszała w głowie takie... od Aleksandra. Aleksander, krok do tyłu, oto też. Staram się. Cofać się na mapce. Dobra, cofam się delikatnie na mapce i atakuję. Atakuj. Wielokrotnie. A plus 20 bym miał, czyli by mi weszło, bo miałbym 80, dobra? Czyli by weszło. Wow. Ale nic więcej chyba. Tak, nic więcej. Za 9. Za 10, bo plus. Tak, 1. Za 10, bo Aldari. 15. Czemu furie nie wchodzą? Za tyle, za ile jest? Czy 15? Plus Aldari 16. Dobra, wreszcie jakiś dobry rzut. To będzie 8, 9, czyli za 16 plus Aldari 17. Mhm. No, powiem ci tak, zadałeś takie obrażenia, że widzisz, że gdyby nie zastraszanie Kati, to miałbyś atak jako pewniak w siebie w tym momencie. Aldari. Widzisz, że Klawa próbował ci pomóc. Chcę przywalić chochlikowi z kosmosu. Dobra. Nie weszło. No to błyskawica w chochlik. Mhm. Weszło. Mhm. Za 14. Mhm, dobrze. Widzisz, jak demoniczny chochlik powoli rozpływa się z krzekiem, wściekłością, która coś ci przypomina, ale co to, być może potem poruszymy. Znika to z pomiędzy ciebie i Klawy. Zostaliście sami z tyłu. Czy to była jedna... Nie, bo jeszcze przywaliłeś mu kosturem do brzydki. Tak, tak, to dwie już akcje. Się skończyłem. Mhm. Katio. Mhm. Ukradłeś spotlight Aleksandrowi. Ale masz tylko 4 ataki na siebie. Dzięki. Tak. Masz tylko 4 ataki na siebie. Zaczynam. Trafiam. Unikam. Uniknęłam 0-3. Dobrze, za to do kolejnego uniku będziesz mieć plus 10. Trafiam i będzie głowa. Spróbuję sparować. Minus 30. Nie weszło, chociaż czy broń parująca nie powinna mieć 10 jeszcze? Powinna mieć. No to wtedy weszło. Parująca ma plus 10. A nie masz zaznaczonego tego? Znaczy, czy masz, jeśli masz zaznaczone tam def, to jest doliczone automatycznie. Mam zaznaczony parujący. Tak, no to masz zaznaczone, to się liczy od razu. Tak, to masz doliczone. Zostaje? Przerzucę. Weszło. Trafiam. Nie mogę już z tym nic zrobić. Okej, okay, dobra, czyli... Pochuchaj na moje kości. Chucham. I to będzie za 19. Okej. Okay. To jest jakieś chore z nienawiścią. Na drugą furię my żadnej nie możemy rzucić. Na trzy, nie wiem, 4 ataki miał 2 furie, a my na 8 ataki nie mieliśmy. I ostatni, Katio. Ledwo, ale trafiam. Rzucaj. I ten będzie już tylko za 13. Okej. Oba ciosy poleciały w tors Aldari. Czujesz, jak jakby coś ci zabrało dech.
w momencie, gdy Katia oberwała najpierw jeden raz, potem drugi raz. Jest ci ciężko. Prosiłabym cię w zasadzie o rzut na odporność. Super. Weszło. Mhm, dobrze, słuchaj, jesteś w stanie się utrzymać i zdajesz sobie sprawę z tego, że to jest poniekąd fantomowy ból. Nie widzisz krwi na swoim ciele, niczego takiego, tak? Ale faktycznie poczułeś, jak mocno oberwała, że to był jego czwarty atak i jako, że atak Aleksandra zabrał mu piąty atak niestety, więc teraz będzie Otto. Ja bym chciał wielokrotnie atakować flakonikiem z wodą święconą. Cofać się? Płynie nam czas. Miss. Drugi atak. Dodaj sobie plus 20 za nas. Za nas? Tak, jest. Ale ja mam, ale ja mam minus 5 cały czas ze zmęczenia. No, chyba, że adrenalina mnie trzyma. Mogę zużyć ostatni punkt szczęścia, żeby przerzucić ten jeden atak. Proszę? Czy on dużo da? Nawet jak ci wejdzie. To trafię go. Ryzykujesz? No zaraz wszystko skończymy na jakiś losowy encounter z jakimś bydlakiem w podziemiach. Wolę zostawić sobie na stówę. Dobra, to tyle. Dobrze. To był Otto. Slanesz jest dzisiaj bardzo silny u was. W takim razie Klawa. Klawo, widzisz, że ten stwór zniknął. Aldari coś z nim zrobił najwyraźniej. Pewnie słyszałem, jak błyskawica runęła i to potem te inki potem po niej usłyszałem, więc chyba teraz mogę wrócić ten nieszczęsny rzut. Mhm. Tylko na zero. Weszło, na szczęście. Ale jesteś bardzo opanowany, wyjątkowo bardzo. I prawda w tym momencie jest decyzyjne. No jak szybko dobrał to tych sztyletów, to tak szybko je schował, ale i... Bo opiszę, co Klawa zrobić. Ja wiem, że my chcemy uciec przed nim, ale Klawa, bo on jest olbrzymi, więc pewnie jest dużo miejsca pod naszymi towarzyszami. I Klawa chce, przez to, że jest brawurowy, prześlizgnąć się pod nim swoją akcją i złapać pochodnię, którą tam gdzieś rzucił i wylądować za nim. I nie wiem, czy by to po prostu ten ślizg to byłby po prostu na zręczność, że po prostu a akcja to będzie po prostu przejść bezpiecznie za niego. Tak. Tak bym to chciał zadeklarować. Dla tego stwora. I... Wiesz co, powiem ci tak, ogólnie to jako, że odległość jest trochę daleka, tak? Będę mogła ci to pozwolić zrobić. Najpierw na pewno rzucisz sobie na to, jak odpowiednio się ustawisz, czyli na skradanie. Zobaczymy, czy on cię zobaczy w ogóle. A potem będziesz rzucał na zręczność, ale na minus 30. Okej. Okay. To lecimy skradanko pierwsze. Tak. 9 sukcesów. Okej. Okay. I teraz zręczność minus 30, mówisz? Tak. A mogę to wrócić z winnych palców? Bo to pasuje do tego. To znaczy... Żeby prześlizgnąć się pod nim, dobra. Tak. Tylko napisz odpowiednio. Dam ci to, że złapiesz te pochodnie po prostu jako automat, tak? To trzymam kciuki. Weszło. Dobrze, zobaczyliście tylko jakąś przemykającą, ciemną plamę, która się prześlizgnęła pod łapami tego stwora. Gdzieś pochodnia zniknęła. Aldari, zostałeś sam z tyłu. Zajmij się akurat na Kislewitów. No jesteś ich tarczą na Kislewitów, oni są twoją tarczą na terrorgeista. Dobrze. Jeszcze. Klawo, to były twoje akcje. W tym przypadku teraz Katia. Katio, no poczułaś na sobie
czym jest to coś, tak? To chcę temu czemuś oddać i znowu krok do tyłu. Mhm. Chcę mu mocno oddać. Czekaj, ja najpierw. To nie ma uników. Lamp licz. Nie może. Trzy tyle samo jest. Jest! Czy my potwierdzamy? Kością, nie? Musisz przerzucić. W drugim będzie 15. A myślimy, weźmy, żeby rzucamy bez przerzutów? Nie. Nie, przerzucamy. Kurwa! Przerzucam, to i tak jest pewnie. Ale, to weszło. Weszło, bo właśnie, że tego się plus 20 dodaje? A tutaj pech się nie liczy. Masz 98, masz plus 20. No to weszło. A pech tutaj się nie liczy. Nie, 98, bo atakuje broń najlepszej jakości. Aha, no to, faktycznie, no faktycznie. No to weszło. 4. 4, zawsze co? 27. 4, które nie muszą liczyć. A 22. Co nie mieliście, za 22? Za 22. 22, 15 i tam było. Ja jeszcze moment wcześniej, tylko muszę sprawdzić właśnie. Pierwsze normalnie 11, drugie 15. 12, 15. 12, 16. Bo plus 1 jest 6 kasów. Od razu dodawajcie to jeden, bo wiesz. Kapie, rzuć kasę. Widzisz, że stoi. Aleksander mi zabierze killa. To były wszystkie twoje ataki? Kill tak. Leci teraz. Cofam się kroczek do tyłu i walę. Nevi, znam to, naprawdę znam to. Walę go wielokrotnie na łeb. Skillstiluj to gówno. Skillstiluję to gówno. No, super. Czekaj, nie śmiej się, cicho bądź. 6, 7, czyli co? 14, 15, 15. 15. Nie bądź taka zabawna. Chodź do przodu za 15. Mhm. Aha, rozumiem, że nie przebijemy nawet odporności, super. Nie, czekaj, ja po prostu coś liczę. Dobra, to ja sobie porzucam dalej po prostu. Wow. Boże. Nie, wychłam z rola. 7. Nie. Tu masz 8. Jeden więcej niż wcześniej. Tak, faktycznie. Czyli za 16. Aleksandrze, rzuć kasto. Dobra. 22. Jest kasik. Dobrze, widzicie. Jak kreatura, której nogi się praktycznie tak rozjechały, pada na ziemię nagle bez ruchu, a kości się nie rozpadają. Po prostu pada na ziemię nieruchomo. Wy wychodzicie z kombatu. Super. Mam pytanie. Od razu mam pytanie. Głupie, ale chcę wiedzieć. Czy ja przeglądałem te książki nekromantyczne dosyć długo? Widziałem inkantację, która mogłaby go wskrzesić znowu po mojej stronie? Jeśli użyjesz nekromancji... Powiem ci tak, Aldari Priv. Co to było? A w międzyczasie od to lecz. Zastanawia. Od to lecz. To widzisz, że klawa teraz... pomóż. Podpala to truchło. To jest bardzo dobra opcja. Podpala to truchło, dobra. Jaką podpala to truchło, to nie było tematu. Ja bym chciał jeszcze poświęcić tą wodę tak na koniec. Ruchy. Idziemy stąd. Ja bym chciał jeszcze po drodze tylko zęba wyrwać i idę. Co to jest drugi składnik? Może mi się gdzieś przydać. Klawa, może mu pomóc drugiego wyrwać, jak już podpalił go całego. To zlutujmy w ogóle, wrzućmy sobie na lutowanie tam trupa. Pewnie. Otto, mógłbyś spojrzeć na to? I pokazuję mu rany. Nie teraz, później. Zaraz będzie za późno. Wtedy będzie za późno, jak nas złapią. Nie ma światła. Może... Kisle widzi, co ma na naszych plecach. Słyszycie jakieś kroki. Mm-hmm. Daleka. Wyciąga miksturę leczniczą, pije. W prawo czy prosto? Prosto. Tam były koledzy. Idziecie w prawo, widzicie, że to następna trapka jest. Czyli, bo jeszcze chciałem doktorować. Chcę właśnie tak zrobić ogólnie, żeby wydawało się, nie wiem, czy to będzie
żeby zmylić ich trop na prawą stronę, że poszliśmy, a my pójdziemy wprost, tak? Ten psu ich zmylić. Co to do cholery było i czy tego może być więcej tu? Co jeszcze do cholery jest pod tym jebanym miastem? To też teraz. Miejmy nadzieję, że to dalej gdzieś prowadzi. Pięknijmy. Znaczy rozumiem, że my rozmawiamy w biegu, nie? Dobrze, czyli zaczynacie biec po prostu do przodu i nie idziecie w prawo, tak? Nie. W prawo nie ma dobrych rzeczy. To oni my pójdziemy prosto, a ja falsyfikuję pójście w prawo, tak? W sensie nie wiem, czy nie na to byłby rzut, ale to chyba pewnie jakieś... Wiesz co, daj na skradanko, po prostu zobaczymy, jak dobrze to zrobisz. Rzuć mi kasto. Dobra. Katia, rzuć mi inteligencję. Jeżeli deklarujecie, że biegniecie prosto, tutaj Arek prosi o 10 minut przerwy. Dobra. Bo musi coś uczynić. Ja w kolację zrobię, jarbkę zaparzę, będzie bitwa. Okej, 7 sukcesów. I kastetka, tak? Dodatkowo jeszcze, tak? Tak. No to zaraz wracamy. 47. Dlatego by nam się przydała Natalia. Wskrzesiłaby to. Mielibyśmy swojego Terageista spokojnie. Ale komuś zachciało się łazić po tunelach. Wsiedlibyśmy mu na plecy, polecielibyśmy stąd z pierścieniem. Byłby spokój. A teraz będziemy się śmiać. Teraz jakoś musimy jeszcze wrócić po pieście. Co wyszło z inteligencji? Na priv ci napisz. Okej, to ja zatrzymuję nagranie.